Wydawnictwo Audioklub.pl i Dom Wydawniczy Bellona. Śmiech, śmiechem. Autor Stefan Wiechecki Wiech czyta Zbigniew Buczkowski. Na Półmisku. Zostałem się, proszę obywateli szanownych, trafonkowo za dyrektora hotelu i to w swoim właściwym mieszkaniu na szmulkach. A zaczęło się od tego, że przyjechała do nas z grójca spalona Ciocia Wężykowa. Rzecz jasna, że trzeba było familiantkie przyjąć. Toteż wpuściłem, ma się rozumieć Ciocie, do łóżka na swoje miejsce od ściany. A sam przeniosłem się na ziemię do szwagra piekł-toszczaka, którym także samo jako spalony mieszka u nas pod stołem. Po cioci Wężykowej nadleciał ze Skierniewic, czyli też inszego Łowicza, kum Gieni, niejaki Szczurkowski z żoną, teściową i sześciorgiem dzieci. Na to nie było inszej rady, tylko musieliśmy ze szwagrem przenieść się do szafy. Powodziło się nam tam nie najgorzej. Boginia trzymała w szafie gąsior leczniczego spirytusu. Na to się zawsze pociągało Pose tuchnie do poduszki. Bogiem, a prawdą spirytus był na mrówkach w charakterze lekarstwa na romantyz, ale przepisowe siłę posiadał. Szwagier troszkę narzekał, że mrówki po ciemku łyka, ale światła bojęliśmy się zapalać, żeby geniuchna co i jak jest nie sporutowała. No i żyło się, jak cię mogię. Ciasno nam się zrobiło dopiero w ten czas, jak wrócił z Niemiec koleżka braciszka żony, rączka Alojzy z kozą. Na razie zrobiliśmy propozycję, żeby koza mieszkała na podwórku koło śmietnika, ale ten ów rączka obraził się o to i zaznaczył, że ani na jedne minutę z nią się rozstać nie może, bo to jest koza pamiątkowa. W Pruszkowie, w obozie z nim była, całe Niemcy zjeździli tam i nazad i teraz spod Berylna zapychają. Znakiem tego nie może się zgodzić, żeby ją kto z podwórka przyuważył. A detalicznie stworzenie jest wesołe, i w krótkim czasie wszyscy go polubieją. W taki sposób musieliśmy przyjąć kozę do towarzystwa. Wesoła ona, cholera faktycznie była. Zaraz z pierwszej nocy pół materaca podgieni wyżarła i ciocie wężyk za wieczne ondulacje zębami chapała, bo myślała, że to siano. Ale najgorsze było, że drobne miała. Po trzech dniach wszyscy się drapali jak najęte. Święta szli, a tu się wykąpać nie było gdzie, bo szkopy wszystkie kąpiele swajczyli. W ten czas szwagier zaznacza, że w domu nam rzemską łaźnię wyszykuje tylko mu potrzebna balia i konewka. Konewkie pożyczyło się od dozorcego, ale bali nie było bogienia wywiozła ją przed powstaniem z innymi rzeczami do Warszawy, żeby było bezpieczniej. Z większych naczyń został nam się tylko półmisek. Obejrzał go szwagier i mówi, że będzie ciut ciut za ciasny, ale obleci. Skoro jeżeli gienia na niem galaretę z sześciu wieprzowych nóżek nieraz studziła. W wielki czwartek nagotował szwagier wody, uwiązał konewkę na haku przy suficie, do dziobka przyczepił sznurek, pod spodem półmisek ustawił i mówi, że rzymska łaźnia gotowa i żeby się klienci w ogonku ustawili. Ale nikt nie chciał. Obsztorcowali tylko szwagra na perłowo i wyszli z domu. Ja sam jeden się zostałem i myślę sobie, spróbuję tego wynalazku, bo faktycznie czystość to zdrowie. Rozebrałem się, ma się rozumieć, do rosołu, wlazłem na półmisek, ale się gibam, w nogi mnie ciasno, bo co wieprzowe to nie moje odpowiedzialne trzydzieści drugi numer. Ale nic. Wręcza mnie szwagier mydło i mówi: Soruj, Walerek! Łeb, a jak namydlisz fest, powiedz mnie to, za sznurek pociągnę, woda poleci, mydło się spłucze i tak po kawałku cały się umyjesz jak lalka. A no dobra, mydle, mydle i widzę, że będzie dosyć, bo całe się w pianie znajduje i znakiem tego mówię. Oleś, ciąg za sznurek. Czekam, a tu woda nie leci. Krzyczę raz i drugi nic. Obciera oczy, obglądam się, nie ma szwagra. Oleć do Wielkiej Anielki, gdzieś się podział, a szwagier się nie odpowiada, żebym poczekał troszkę, bo jest zajęty. Komitet domowy przyszedł sprawdzić, czy my za dużo luzu nie mamy w mieszkaniu i on musi wszystkich lokatorów wymienić po nazwisku. Ja tu stoję goły na półmisku, nogi mnie się trzęsą, dreszczy dostałem, a on się z komitetem przekomarza. Czekałem jeszcze troszkę, ale już dłużej nie mogę, bo na dobitek mydło zaczęło mnie w oczy strzypać, to też wołam. Wpuść komitet do mieszkania! Nie mogę, bo damski, prezes i cztery sekretarki. I dawaj dalej wyszczególniać. A tu jak mnie nie rąbną mydliny w jedno oko, jak nie poprawią w drugie. Wszystkie gwiazdy mnie się pokazali. Wyszłem z nerw i krzyknąłem. O rany, jak mnie mydło gryzie, ratonku! Zlitował się szwagier, wleciał do pokoju, pociągnął za sznurek. I, i myślałem, że skonam, jak mnie wody na łeb nalał. Ukrop to był ze sto dwadzieścia stopni w cieniu. Zleciałem, ma się rozumieć, z półwiska na podłogie, podrywam się i chodu spod konewki, ale wskoczyłem na kawałek mydła i jadę na nim jak na łyżwie. Wybiłem głową filon i wpadłem między komitet. Prezesowa zemglała, reszta komitetu gazu przed siebie. Na dobitek koza wyskoczyła ze strachu przez okno i wpadła na milicjanta, który zestawił dwa pretokuły o zabradziażenie spokoju publicznego i obrazie niemoralności. Ale za to jestem czyściutki jak nowonarodzony pętak. Przyświęcone jajeczku wszystkie moje lokatorzy tak się drapali, że życzeń religijnych nie można było składać, bo co i raz rzutko komuś z widelca spadało, a ja nic. Każdy mnie zazdrościł. I same teraz względem tego tygodnia czystości mają konewkę od dozorcego pożyczyć, tylko że gienia będzie stała przy sznurku. Bo szwagier jest raptus. I znowu może zapomnieć zimnej wody do ukropu dolać. Okazyjna jazda. Na okazyjne auto, przez most na Pragie, czeka się przy zbiegu alei jerozolimskich i marszałkowskiej, w grupie podróżnych, wymachujących przyjaźnie teczkami i walizkami w stronę każdego przejeżdżającego samochodu. Ale wehikuł te mają specjalne zwyczaje nie zatrzymują się nigdy przy tęskniących do nich podróżnych. Mijają ich we wściekłym tempie i hamują gwałtownie o kilkadziesiąt metrów dalej. Na ten widok przez tłum kandydatów na pasażerów przebiega jakby iskra elektryczna. Z głuchym jękiem chwytają oni swoje bagaże i ruszają w pogoń z rozdętymi nozdrzami i szaleńczym błyskiem w nieprzytomnych oczach, tratując po drodze wszystko. Po chwili nieszczęsna watacha dobiega do dyszącego benzyną potwora który zazwyczaj tak jest skonstruowany, że dostanie się do środka olbrzymiej skrzyni stanowiącej jego karoserię bez zastosowania drabin oblężniczych, bosaków i lin używanych do wspinaczki wysokogórskiej, wydaje się szczytem niemożliwości. Ale tak to wygląda tylko na pozór. W ciągu sekundy garść wypróbowanych w bojach o miejsce młodszych zawodników jest już na szczycie. Wciągają za sobą maszyny do szycia, tapczany, fotele, łóżka, wyżymaczki, kufry, wielkości wagonów kolejki wąskotorowej i z łoskotem wskakują do skrzyni. Wszystko to się dzieje przy akompaniamencie rozdzierających serce krzyków i lamentów. Oleś, pomóż mnie, bo nie wlizę! Po kole, Zosia, po kole! Trzy razy już się omskłam! Czekaj, dawaj nogie. Tu obywatel nazwany Olesiem przyklęka dwornie przed swoją damą, dźwigającą na plecach pokaźnych rozmiarów piecyk szamotowy i wiązankę rur oraz kolanek. Stawia sobie jej nóżkę na ramieniu i nagłym wyrzutem rozprężonego ciała wysyła cały transport w górę. Z okrzykiem: „O Jezus, zabił mnie!”. Pani Zosia znika we wnętrzu wozu. Wyprawa jest prawie gotowa, przybywa jeszcze tylko obywatelka ze szczotką na kiju oraz obywatel, który pragnie przewieźć na Pragę masywne, dwuskrzydłowe, artystycznie rzeźbione w dębie, suto okute, brązem drzwi, łącznie z futryną. Szczotkę jakoś umieszczono, ale drzwi wywołały burzę protestów wśród stłoczonych na larach i penatach wędrowców. – Panie, gdzie się pan tu pcha z tą bramą, jak pragnę zdrowia? – Skądżeś pan te drzwi wyrwał? Z kościoła, czy jak? A pańskiej babci zamazany interes. Ja się pytam, czy ten matera, co go pan wieziesz? Siedź pan, jak panu dobrze, wygodniak, futrynka mu przeszkadza. Przy pomocy dziesięciu ochotników spośród przechodniów futrynka zostaje wreszcie ulokowana. Auto rusza, na razie wszystko jest dobrze. Pasażerowie doszli do porozumienia, zaczynają lekko sobie nawet podżartowywać z wojennych warunków komunikacyjnych i nagle czują, że grunt gwałtownie poczyna usuwać się im spod nóg. Jeszcze chwila i zbite kłębowisko ludzi mebliwali z tłumoków przechyla się w stronę budki szofera, by za moment runąć jak lawina do tyłu. Nie wytrzymały tego naporu rzeźbione wrota na końcu wozu. Rozwarły się szeroko, by przepuścić szturmującą publiczność. Naprzód wyskoczyła przez nie na obywatelka ze szczotką na kiju, za nią jakiś młodzian z bitwą pod Grunwaldem w złoconych ramach, pani z pieskiem i jeszcze koło piętnastu osób obojga płci. Samochód przystanął, z budki wysiadł szofer i oświadczył, że właściwie nic się nie stało, tylko mu wóz troszkę podrywa przy zmianie biegów. Uważać naprawdę trzeba dopiero na zakrętach przy lewym naddać się na prawo. Teoretycznie wydawało się to łatwe, a w praktyce nastręczało niejakie trudności. Pozbawieni równowagi pasażerowie chwytali się kurczowo swych sąsiadów, co nie zawsze spotykało się z aprobatą. — Panie, jak mnie pan jeszcze raz złapie za nos, wyjdę z pasonu i będzie krewa. — Nie lubię tego, nerwowy jestem, rozumiesz pan? Skarcony turysta szuka ostoi w sąsiadce z lewej strony, ale już pierwsza próba kończy się dlań tragicznie. Nie szczyp się pan. Zosia, kto cię uszczypał? Pyta z daleka mąż właścicielki szamotowego piecyka. Ten uf, co za mną stoi, jak się pan prowadzisz? Dlaczego mnie pan żonę szczypiesz? — Co proszę, ja tę panią szczypię? W jakim celu? Nie udawaj pan greka, nie wiesz pan, w jakim celu mężczyzna szczypie uroczą kobietę? Daj pan spokój, urocza to ona jest dla pana, bo pan nie masz innego wyjścia. — A dla pana jaka jestem? — zapyczyła się pani Zosia. — Dla mnie jesteś pani wydra na kołnierz do palta. — Oleś, w go! — Nie mogę, za daleko stoję, ale służę ci rurą, kochanie ty moje. Tu pan Oleś wręczył małżonce dwumetrowej długości rurę. Pani Zosia z prawą ujęła ją za kolanko i grzmotnęła swego przeciwnika w kapelusz. Z rury buchnął potężny, przypominający eksplozję miny słup sadzy. Czarna chmura spowiła świat. Kiedy opadła, okazało się, że wszyscy pasażerowie wyglądają jak silny oddział kominiarzy po ciężkiej pracy wracających do domowych pieleszy. Obywatele spojrzeli po sobie i rzucili się na pana Olesia. Na szczęście, szofer krzyknął. Brukowa wysiadać! Samochód przystanął, okazyjna jazda była skończona, komieniarze porwali swoje paczki i lekko się tylko odszepując, pobiegli do domów. Mąż oczka łapie. Jak tylko pan piecyk wszedł, od razu wiedziałem, że zaszło coś ważnego. I to w nieprzyjemnym rodzaju. A gdy gwałtownym ruchem rzucił mi na biurko jakieś czasopismo, upewniłem się, że znowu zawiniła prasa. Spojrzałem na barwną okładkę z podobizną efektownej szatynki w lamparcim futrze i odczytałem tytuł. Moda i życie praktyczne. Byłem zdumiony. Pan, panie Teosiu, czytuje tygodniki poświęcone modzie? Pan interesuje się tym zagadnieniem? Tak, odpowiedział ponuro, ciężko siadając na fotelu tak, pokazuje się, że wszystko powinno się czytać, bo nie wiemy kiedy i w jaki sposób możemy być fatalnie przegrane. My to znaczy kto? Znaczy, mężczyźni. Nie rozumiem. Przewróć pan kartkę i czytaj pan o tu. Przeczytałem nagłówek. W toku naszej ankiety, czy mężczyzna powinien współdziałać w pracach gospodarsko-domowych? Pan Teoś spojrzał na mnie z ironicznym triumfem. Wzruszyłem ramionami, nie rozumiejąc o co mu chodzi. Nic, nic, czytaj pan dalej. Czytałem. Odpowiedź uczestniczki ankiety brzmiała: Jestem mężatką od pół roku i udało mi się podzielić z mężem obowiązki domowe, tak że nie jestem wcale wiecznie zapracowana. A mąż jest oprany i najedzony i zupełnie zadowolony, spełniając wiele domowych prac, których nauczyłam go i przyzwyczaiłam wykonywać, a które zdaje mu się, że spełnia z własnego dobrego serca. Pan Teoś splunął symbolicznie. Twoo, ciapciak, chlebiega, niewidymka, ale to jeszcze nic. Ja ci redaktor dalej. Dalej było. Oto w paru słowach rozkład naszego dnia. Mąż wstaje do pracy o godzinie piątej trzydzieści. Nie budząc mnie, odgrzeba sobie na gazie ugotowaną wieczorem owsiankę. Na twarzy pana piecyka odbiło się coś jakby współczucie. — Owsiankę, sirota, uważasz pan, wieczorem gotuje, a o piątej odgrzewa. I to uważasz pan nie dla kaczek, ale osobiście dla siebie. Na śniadanie owsiankę opycha. Na powiece pana piecyka zaperliła się łza. Otarł ją szybko wierzchem dłoni i szepnął. Ale dobrze, tak łobuzowi, zagajaj pan dalej. — Myję po sobie filiżankę i talerzyk. Ja wstaję o siódmej. — Ona, uważasz, pan, o siódmej! — spojrzałem na pana Teosia z wyrzutem. — Niech pan nie przerywa. — No dobrze, nie będę, ale nerwy i pana szanownego opuszczą, jak pan przeczytasz troszkę dalej. Mąż czyści buty sobie i mnie. Często zmywa naczynia, ceruje sobie skarpetki, lubi zamiatać i zaciągać podłogę. Zawiesza firanki po praniu, przyszywa sobie guziki i nie wygląda na niezadowolonego. Nie wygląda? Faktycznie nie wygląda. Czasu cholera nie ma na wyglądanie. Zaciągnie podłogi, to przepierkie zaczyna, skończy przepierkie, to oczka w pończochach łapie. A ta jego boginia w tym czasie w łóżku leży. Śniadanie jej poda, ona obsztorcuje go jak się należy, że kawa za zimna i wstaje, bo się do fryzjera spieszy. Cała robota jest podzielona. Jak on rozwiesza kolory, to ona z manikurem się męczy. Jak on prasuje elektrycznym żelazkiem, to ona się bije z myślami, jakie sukienki będą modne, długie czy krótkie. Jak on gotuje owsiankę? Nie, 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 dosyć tego, nie mogę dłużej o tym myśleć. Widzisz, pan, jaką modę i jakie życie praktyczne chcą nam zaprowadzić? I takie rzeczy się drukuje? Na to cenzury nie ma? Tu pan piecyk walną pięścią w biurko. Panie Teosiu, zdziwiłem się. Pan zawsze taki opanowany. Czemu się pan tak przejmuje losem tego nieznanego mężczyzny? Ja się przejmuję losem tego ciuchny? Dla mnie on może za te swoje szemrane, małżonkie dzieci na świat dostarczać. To rzecz nie moja, ale tu się rozchodzi o zły przykład. O bezpieczeństwo ogółu. Jeżeli się z tym od razu nie skończy, jutro będziesz redaktor piek, szarlotkie i chabry na poduszkach haftował. Do mnie się już zabrali. Zaraz panu szanownemu powiem, skąd się o tej damskiej polityce dowiedziałem. Dwa dni temu, nazad, żona, uważasz pan, ni z tego, nizowego wręcza mnie skarpetkę i igłę z nitką. Śmieje się, ładuje mnie się na kolana i niby do pucu zaczyna mnie uczyć cerować. Spojrzałem na nią ze zdziwieniem i mówię Julcia, ty zdaje się musisz być niezdrowa. Może kogutka weźmiesz? No i ma się rozumieć, skarpetkie w kąt. Julcie, w drugi wyszedłem na miasto. Wieczorem znowu ona niby też to przez śmichy-chichy do słania łóżek mnie zagania i Jaśkiem mnie w łeb. Nie, myślę sobie, faktycznie z Julcią jest niedobrze. Bierę kapelusz i chcę iść po doktora. W ten czas dopiero przyznała się, co i jak jest. I pokazała mnie tę gazetę. O, w tym miejscu jest o cerowaniu. Namówiłam go niby w żartach do cerowania. Potem oświadczyłam, że jestem zachwycona, że ceruje wspaniale nawet lepiej niż ja. Nazajutrz, zobaczył mnie znów przy skarpetkach, przyjrzał się i rzekł: Może rzeczywiście zrobię to ładniej, pokaż mi i tak już zostało. W ten deseń zrobiła z niego indyka. Teraz insze kobiety bontuje, żeby balonów ze swoich mężów uskuteczniali. Ale najważniejsze jest to, że w tem wszystkim jest lipa. Jak to? Przypuszcza pan, że ta uczestniczka ankiety chwali się tylko, że tak zdołała opanować męża? Nie. Owszem, Gierynga, żona, tak pomordzielała, że mu medale dzwonili. Generała Kuropatkina, także samo. Lipa jest w tem, że ona jest dopiero od pół roku mężatką. A jeżeli istotnie tak jest? Jeżeli istotnie tak jest, to ten facet już dzisiaj powinien prosić, żeby go kto dowił, nie ma na co dłużej czekać. To było wesele. Czytałeś pan, panie Krówka, o tym całym przebiegu na weselu króla córki w Londynie? Owszem, i Nie. o tym torcie na tysiąc osób, i o tych królach, co ich się najechało ze wszystkich stron świata? Rzecz jasna, piśmienny człowiek jestem. To musiałeś pan także samo czytać, że tam próbę tego całego wesela robili. I o wiele tak powiedz pan w jakim celu? Jak to w jakim celu? Bez próby takie wesele nie da się uskutecznić. Przede wszystkim rozchodzi się o to, że szklaną karetą państwo młode na ślub zapychają. Więc o wiele nie spróbują, jak do niej wsiadać, nic łatwiejszego, jak lustrzane szyby za 2,5 tysiąca złotych berłem wybić. A to w dzisiejszym oszczędnościowym czasie strata jest poważna. To jedno. A teraz weź pan pod uwagę sam ślub. Ksiądz się pyta, dajmy na to pana młodego, czy chcesz Filipie za ślubne małżonkie te daną Elżbietę? I o wiele pan młody nie byłby, jak się należy, oświadomiony, mógłby przez pomyłkę odpowiedzieć, co tu się pytać, taka forsa? Faktycznie, zwłaszcza, że on sam podobnie z biednej rodziny i dopiero na siłę ostatniego dnia król go za księcia zrobił. Nie miał innego wyjścia. Bo rozumiesz pan, w rodzinie same króle, księcia i hrabiowie. Łatwo możemy sobie wyobrazić, jakby się z niego nabijali. Wódki nie miałby się z kim napić, takie by wszyscy chodzili honorowo. A tak, jest księciem Edynburga i pasuje do rodziny. A co to takiego ten Edynburg? Tamtejszy gruiec, znaczy się miasteczko takie. W taki sposób. – To on jest taki książę Wołomina, czyli też kobyłki. – No tak, ale nie było rady, bo lepsze miasta już pozajmane. – Nazwa nazwą, ale podobnież i prezenta ładne dostał. – Nie powiem, panna młoda, owszem, otrzymała dużo praktycznych rzeczy, ale on podobnież tylko coś z galanterii, jakieś podwiązki od króla dostał i szlus W każdym razie, wesele miał ładne – Czytałem w ekspresie, że podobnież taki był tłok, że trzydzieści siedem osób odwieźli do szpitala. To znowuż nic ważnego. Jak u nas, na słodowcu, niejaki biskupszczak, piekarza syn, się żenił, pogotowie sześć razy obracało. Nie tylko cały orszak, nie tylko dwie pary teściów i państwo młodzi, ale dozorca domu i czterech policjantów sześć tygodni na chirurgicznej sali u świętego rocha przeleżeli. Sztuk razem sześćdziesiąt dwie. To było wesele. Nie może być zbyt wymagalne. Czasy oszczędnościowe, powojenne. No, tak jest. Dawniejsze wesela po tygodniu trwali. A tu podobnie z tego samego dnia państwo młode zabrali manatki i chodzą na prowincję, gdzie panna młoda mieszkanie na letniakach posiada. Usiedli sobie podobnie z tym mężem przy piecu. Po szklance herbaty wypili... I on jej radio nastawia. Tylko zaczęło grać, a ona się zrywa, gałkę przekręca i zamyka. Po mojemu miała rację, bo nie na to się zamąż wychodzi, żeby radia słuchać. No tak jest, ale o wiele mąż ma życzenie, nie trzeba się z nim sprzeczać. Lubi radio, niech go cholera weźmie, niech słucha. No tak. Ale o wiele on przez pomyłkę Warszawę nastawił i akurat nadawali słuchowisko z uroczystego kwaszenia kapusty z społem. To mogła się zdenerwować. A no jeżeli tak, to mogła. Muszla. Z opakowaniem jest na ogół lepiej. Cóż, kiedy są artykuły, których mimo najlepszych chęci sprzedawców nie da się opakować? Na przykład taka muszla. Oczywiście nie mam tu na myśli muszli morskiej, służącej do ozdoby mieszkania, ale zwykłą muszlę, tak zwaną toaletową. Niby nic takiego. Piękny, biały, fajansowy przedmiot o aerodynamicznych, można powiedzieć, kształtach. U dołu zwężony, zakończony z jednej strony kolankiem, a z drugiej pięknie politurowaną deseczką. A razem sprawuneczek dość krępujący. I opakować się nie da. Oczywiście nie kupuje się go co dzień, ale czasem trzeba. Właśnie niedawno znalazłem się w takiej sytuacji. Starą naszą muszlę rozsadziła nam jeszcze podczas powstania hitlerowska krowa. Muszla służyła dalej wiernie mimo poważnych pęknięć i nagle rozpadła się w drobny mak. Trzeba było kupić nową. Sporo było z tym bieganiny, ale wreszcie znalazłem muszlę marzenie. Szybko dokonałem transakcji, ekspedient wręczył mi nabytek z czarującym uśmiechem i tu się zaczęła tak zwana gechenna. Wyszedłem z muszlą na ulicę i wszcząłem poszukiwania taksówki. Ale zatrzymani kierowcy odwracali się ode mnie z niesmakiem i pogardą. Wreszcie wybawił mnie z kłopotu jakiś życzliwy obywatel, który za skromne honorarium zaofiarował się odnieść mi muszlę do domu. Muszla taka oprócz zbudzącego zainteresowanie przechodniów kształtu, ma to do siebie, że właściwie nie bardzo wiadomo, jak ją nieść. Mój wybawca umieścił ją sobie najpierw na prawym ramieniu, potem na lewym, ale widocznie było mu bardzo niewygodnie. Ulokował ją sobie na głowie w kształcie jak gdyby ogromnego staro-rzymskiego hełmu. Ruszyliśmy w drogę. Ja szedłem pierwszy, obywatel w hełmie podążał mym śladem, weszliśmy w Aleje Jerozolimskie i nagle przed kopciuszkiem zaczepił mnie przyjaciel, straszny kaduła. Chwycił mnie za guzik jesionki i począł opowiadać jakąś zawiłą historię. Człowiek w muszli stanął wiernie za mną. Nie było przechodnia, który nie interesowałby się moim sprawunkiem. Niektórzy podchodzili nawet pukali fachowo w nabytek zgiętym palcem i pytali mego adiutanta, gdzie pan dostał muszlę, ile pan dał? To nie moja muszla, tylko tego pana, odpowiadał z głębi muszli jak z jaskini, ustokrotniony echem, lekko przepity bas. Jednocześnie wyciągnięta ręka wskazywała moją osobę. Kiedy zebrał się spory tłum, wyrywałem się wreszcie znajomemu, zostawiając w jego ręce guzik. Ścigani pełnymi zazdrości spojrzeniami, dotarliśmy wreszcie do przystanku i wsiedliśmy w tramwaj. Tu muszla budziła nie mniejszą sensację, a nawet szczerą wesołość, ponieważ kolanko zahaczało ustawicznie o rzemień od dzwonka i zatrzymywało bądź też uruchamiało tramwaj w nieodpowiednich momentach. Mój pomocnik zmuszony był zdjąć sobie muszlę z głowy i trzymać ją przed sobą. Jechaliśmy czas jakiś w milczeniu, kiedy nagle mój towarzysz poczerwieniał, a następnie przybladł i szepnął mi nerwowo. — Trzymaj pan towar. — Dlaczego? — Bo spodnie mnie lecą, sprzączka mnie pękła od tych cholernej muszli. I mimo mego oporu wręczył mi fajansowy ciężar. Ugiąłem się lekko, a on tymczasem nerwowo chwytał pod... Uciekające części garderoby. Kiedy uporządkował jako tako swe sprawy, rzekł krótko: Dalej nie jedę, wysiada. Nie tylko sprzączka, ale wszystkie guziki mnie odlecieli i wysiadł. Zostałem sam na sam z muszlą. Co się dalej działo, trudno opisać. Na wszystkich przystankach, jakby się umówili, wsiadali sami znajomi i to tacy, których nie widziałem od szeregu lat. Gdy wreszcie zastała mnie zmuszno w drżących rękach pewna urocza kobieta, w której się po cichu podkochiwałem, postawiłem sprawunek na ziemi i odsunąłem się od niego jak najdalej. Ale współpasażerowie wyśledzili mnie natychmiast i zewsząd rozległy się wołania. — Panie szanowny, zabierz pan ten tron, wszyscy się o niego przewracają. Zrezygnowany zbliżyłem się znowu do muszli, wtedy zabrał głos konduktor. – Co pan dwa miejsca zajmujesz? Usiądź pan na swoim towarze, to będzie luźniej. Półprzytomny usiadłem i w ten czas wsiadła do tramwaju wycieczka z prowincji. Przewodnik spojrzał na mnie pełnym zachwytu i dumy wzrokiem i powiedział ze wzruszeniem. – I zwróćcie uwagę, obywatele, jakie to wygody instaluje się już w tramwajach naszej stolicy – nie ma co prawda jeszcze naokoło tego odpowiedniej kabinki, ale będzie. Nie od razu kraków zbudowano. Wyskoczyłem w biegu. Diabeł pod gazem. Wielkim urozmaiceniem świąt na targówku, Nowym Brudnie, Szmulowiźnie i Kamionku były przez długie lata występy tak tzw. Herodów. Dziś zwyczaj ten upada, nieliczne jednak ich zespoły krążą jeszcze w okresie Bożego Narodzenia po przedmieściach Warszawy. Jak wygląda przedstawienie takiej trupy w mieszkaniu państwa Koralików na ulicy Świętego Wincentego, postaramy się zobrazować. Poniżej. Podczas ożywionej zabawy świątecznej na korytarzu rozlega się dzwonek ręczny, chwilę później wchodzi do mieszkania alegoryczna postać, w której łatwo poznać anioła i mówi. Przepraszam państwa, zapytanie zadaję, czy można w tym mieszkaniu przedstawić króla Heroda. Owszem, o wiele ma się rozumieć, nic nie zginie. To dlaczego nie? Pani szanowna, zdaje się dwuznacznie nasza obcięła. Jako anioł zmuszony jestem się obrazić. Broń Boże, nie posądzam, ale wszyscy wiedzą, że z Herodami same złodzieje chodzą. W zeszłym roku w naszym domu Herody dwie poduszki i ścienny zegar legurator wynieśli. To nie z naszej partii. Tamte byli z pelcowizny, a my jesteśmy z Nowego Brudna i takie mamy wychowanie, że pieniądze mogą na stole leżeć i grosz podczas przedstawienia nie zginie. Do rozmowy nagle wtrąca się diabeł, który wszedł z resztą trupy. Tak, tak, pani Koralikowa, ja ręczę. W imię ojca i syna głos poznaję, a osoby nie widzę. — Nic dziwnego, bo maskie diabelskie mam na twarzy, ale zaraz zdejmę, to się pani przekona, z okoliczność. Tu szatan zdejmuje maskę. — Pan Miętus? — W osobistej osobie. Całuję rączki, ściskam za polędwiczkie. Pierw bym się śmierci spodziewała, aniżeli że pan Miętus za diabła z Herodamy chodzi. Ja od małego szczeniaka. U nas w rodzinie ta rola z ojca na syna przychodzi. Ja jestem czwartym diabłem z kolei. A także samo dyrekcję całego przedstawienia mam pod sobą. No, wiele tak, to ma się rozumieć. Prosimy Heroda nam odegrać. Dobra jest, zajwania Jolek. Ale z kanapy odzywa się gospodarz lokalu. Zara, zara, nic pilnego. Najpierw musiem razem wypić jednego. O, co to, to, to nie. Nie mamy prawa. Niespodziewanie oponuje Aniu. Dlaczego? Bo religijnego przedstawienia pod gazem nie można odgrywać. Pan szanowny nie ma pojęcia, co się wyrabia. Jak na przykład taki diabeł się naoliwi. Dwa lata temu nazad zagazował się miętus w drobne kaszkie i przyszliśmy do jednego mieszkania, a on roli nie mówi, tylko kręci się jak głupi, skika i sobaci gospodarza, a także samo gości. Potem na otomane wskoczył i wbił widły w sufit tak, że trzy cegły wylecieli, a wideł wcale nie można było wyjąć. Wszyscy ciągli, nasza ferajna i wszystkie goście, pan młody i panna młoda. Bo tam jak raz wesele się odbywało, a widły stali jak mur. Przez całe święta w suficie siedzieli, a my zmuszone byliśmy o drugie się postarać, bo bez wideł nie ma diabła, nie można z herodamy chodzić. No tak, ja rozumiem, że z nadużycia alkoholu mogą być wypadki. No ale jeden dziecinny pod świąteczną zakąskiej jeszcze nikomu nie zaszkodził. No faktycznie, po jednym możemy wypić. Kiedy tak, no to już Dajcie panowie, do stołu na chwileczkę. Panie Diabeł, pan na otomanie koło mnie. Anioł jako osoba duchowna pod choinką. Król Herut, śmierć z drugiej strony. A sołdaci będą stać, bo młodziaki. Nalane? No i odjazd. Swoim porządkiem, pan, panie Diabeł, jako dyrektor całego interesu musisz mieć dużo roboty, żeby ich wszystkich wytresować. To jeszcze frajer. Każdemu jednemu rolę się pisze na papierze i musi się nauczyć na pamięć, a nie to kopniaka w krzyż i bierze się drugiego. Ale podebrać, żeby każdy jak się należy pasował do figury, którą ma odstawić, to jest najważniejsze. Na przykład anioł nie może być rudy, no bo wiadomo, że, że każdy rudy jest fałszywy. No a ubiory skąd panowie bierzecie? Wszystko własna robota. Herut dostaje epalety ze złotego papieru, ostrogi i ma się rozumieć bagnet. Berło robi się z tłuczka od kartofli, pomalowanego złotą farbą. Są z tego nieraz nieprzyjemności. Na przykład w zeszłym roku moja matka długi czas nie mogła doszorować tłuczka i ojciec zrobił jej małżeńską scenę, że mu złote kartofle do barszczu podała. Z ubraniem dla diabła zmartwienia nie ma. Kożuch do góry włosem się przewraca, na głowę wkładam barankowe czapki z rogamy, widły w ręki i gotowy. No a ogon? Na ogon bierze się, uważasz pan, pogrzebacz, naciąga na niego naturalny ogon wołowy z i wbija w niego szpilki na sztorc. Na co szpilki? Starszy człowieka życia pan nie znasz. No przecież dzieciaki by od razu diabłowi ogon urwali, a tak, który złapie, na szpilki się i żywo puszcza. Na sam koniec ogona dzwonek się przywiązuje i za pomocą sznurka pod kożuchem cały mechanizm porusza. O, słyszysz pan? Mogi ogonem kręcić jak chce, w każdej stronę i w kółko. Patrz pan, a dzwonek cały czas słychać. Rzeczywiście, no wynalazek można powiedzieć, praktyczny. Teraz, co się tyczy śmierci, zaraz, zaraz za, za, chwileczkę, co to tak z, za lata? Czujesz pan? Może to który z tych młodziaków? Nie, to wiedły tak podjeżdżają stajnią. Zwyczajnie, no, dorożkarskie. Um, możliwe. No to w taki sposób wstaw ich pan za choinkę, bo mgłości można dostać. Nie mogę. Przedstawienie się zaczyna. Wielkie pretensja do państwa wnoszę. Dla króla o krzesło proszę. Król siada na środku pokoju i deklamuje z przejęciem. Jam król Herut, pan nad pany, niebo z woda z rybamy, ziemia z kwiatamy, powietrze z ptakami. To wszystko leży pod mojemy nogami. Na mój rozkaz, na moje zawołanie, niech mnie tu Fet Marszałek stanie. Mientus, weź no widły troszkę w lewo, bo faktycznie niemożebnie się ich odczuwa. Diabeł przekłada widły do lewej ręki i przedstawienie toczy się dalej, pozostawiając po sobie na długo miłe wspomnienie. Dzielcze czworaczki Co pan powiesz, panie Krówka, do tych łódzkich kantowanych czworaczków? Do jakich czworaczków? To pan nie wie, że w swoim czasie w mieście Łodzi czworaczki na świat przyszli. No owszem, no czytałem, ale dlaczego pan mówi, że kantowane? Nie było ich czterech? Owszem, na sztuki się zgadzają. Czterech było, tylko że nie wszyscy w Łodzi się porodzili i każdy inny mamusię miał. Wiesz pan, że to rzadkość? Cud. Nie cud, tylko kant. Rozchodzi się o to, że jedna szemrana łodzianka wykompinowała na mieście trzech małych pętaczków, dorzuciła jednego swojego i kazała im czworaczki odstawiać. Zleciała się publika, gazety na papier to wzięły i interes poszedł jak lalka. Z całej Polski ludzie zaczęli się zjeżdżać, force przysyłać i pościel. Pieluchy wagonamy nadchodzili, a samych wózeczków na rysorkach z ceratowemy budkami sztuk do trzydziestu nadeszło. Patrz pan, kto by się spodziewał, że w Łodzi coś podobnego potrafią ludzie wykompinować. Warszawa by się nie powstydziła, bo przecież to nasze rodaki sprzedali frajerom z prowincji tramwaj, most, kolumny króla Zygmunta i główny dworzec na dancing wynajęli. Ale czworaczki to też nie lychy wynalazek. Co pan chcesz, wyrabia się łódź przy nas pomalutku. Przez te autobusy w niespełna trzy godziny z Piotrkowskiej jesteś pan na Marszałkowskiej. Jeżdżą ludzie tam i nazad i kultura się rozchodzi. Tylko właśnie to przykre, że wszystko się wysypało. Już od początku podejrzliwe się wydawało niektórym, co te czworaczki widzieli, że nie bardzo do siebie podobne. Czworaczka prawo kropka w kropkie braciszka przypominać tak, że przeważnie muszą być ponumerowane. A tu jeden czarny, kindziorek, drugi blondy, świński kolorek, trzeci piegowaty, jak wielkie nieszczęście, a czwartego znowu rano i wieczór trzeba było brzytwą golić z powodu silnego zarostu na brodzie. Hmm, — Zalewać pan. — Skaż mnie Bóg, prawdę mówię. Broda mu w ciepłej poduszce w Trymiga odrastała, bo dwadzieścia dziewięć lat sobie liczył i przedtem, czym go ta paniusia za czworaczków zgodziła... W cyrku numer jeden za lilliputa się zatrudniał z powodu małoletniego wzrostu. Przez niego właśnie ta cała draka się zrobiła. W jaki sposób przez niego? A w taki, że raz ta mamusia poleciała na pocztę po force, a jemu kazała bracisków bawić, przewijać i temu podobnież. I co się robi? W tym trakcie przychodzą dwie paniusie z prezentamy i patrzą, że trzy czworaczki naparzają się grzechotkamy. A czwarty postawił przed sobą literkę, szklankie, trzydzieści deka włoskiego salcesonu na papierze rozłożył, gazuje sobie oraz zakąsza. Ma się rozumieć, paniusieczki pomgleli, a później polecieli po milicję. I teraz mamusia ma mieć poważne trudności, ponieważ się wydało, że już raz na trojaczki publikie w ten deseń nacięła. A po mojemu bez zdania racji milicja się w to wtrąciła. Za co przykrości? Nie mogła kobieta sama dać rady. To założyła spółdzielni i po mojemu nagrodę powinna otrzymać. Za co? Za prawidłową orientację polityczną. Od kiedy to prywatny sektor ma być ważniejszy od spółdzielczego? Szkoda gadać. Nagroda się należy za to, a także samo za smykałkę i ambicję narodową. Na razie postarała się o trojaczki, potem skompinowała czworaczki. W przyszłym roku mogła dostarczyć pięciu pentaków. Za dwa lata sześcioraczki nasza ojczyzna posiada i Ameryka ze swoimi pięcioraczkami leży u nas, czy nie leży? Jak neptek. Ewy. No i kiedyż pan wraca do Warszawy, panie Walery? Zagadnąłem pana wątróbkę, gdyśmy się spotkali rano na Iwonickim Deptaku. Ech, tylko patrzyć, wpadnę jeszcze na dzień, dwa na tę odzyskaną wystawę do Wrocławia i smaruję prosto do siebie na szmulki. Bo wiesz, pan, Bogiem a prawdą jużem się mocno stęsknił za tą naszą rozbebeszoną stolicą kochaną. Jak się człowiek przyzwyczai do gruzów, to go zieloność męczy. No nie można żyć stale i wciąż w saskiem ogrodzie. Bez tramwajów, także smutno, przyciśli pana rodaki do ściany, także u oczy panu szanownemu na wierzch wyleźli. Toś pan wiedział, że róg życie, a tu za dużo luzu. No i sam się dziwię, ale za genią tęsknotę odczuwam, a także samo za szwagrem piekutuszczakiem. Widząc, że oblicze pana Walerego zasnuła mogła wspomnień, przerwałem je pośpiesznie. A jak się pan czuje? Pomogły panu wspaniałe Iwonickie wody? Rzecz jasna, że pomogli. Raptus byłem, byle czego nerwowy się robiłem, a teraz, patrz pan, mucha mnie już pięć minut po nosie chodzi, a mnie to nie przeszkadza, niech ją cholera weźmie, nie chodzi, palcem nie ruszę. A już najwięcej spodobała mnie się ta borowina. Na oko zwyczajne uważasz pan błoto, że obrzydliwość spojrzeć, a okazuje się, że lekarstwo na romantyz. Darcie miałem w kolanach, wzięłem jedne takie kąpiel i jakby ręką odjął. Co pan mówi? Po jednym zabiegu? Hmm, to niemożliwe. Niech ja skonam, a było uważasz pan tak. Poszłem na tę borowinę, ale że widzę długi ogonek romantyków czeka, wtrężoliłem się na waleta do tej łazienki z drugiej strony. Żywożem się rozebrał i dawaj się tem błotem smarować tak, jak mnie doktor kazał. Zabłociłem się, uważasz pan, jak nieboskie stworzenie, oczów nie było mnie widać. Jak się leczyć, to się leczyć, myślę sobie. Położyłem się na takim łóżku i leżę. Patrzę a tu drzwi się otwierają i zdrętwiałem. Trzy kobiety wchodzą, broneta, blondyna i taka mięszana. Krępowało pana to, że był pan nieubrany? Nie, nie o to mnie się rozchodziło, tylko o to, że oni byli rozebrane do rosołu. Każda jedna za Ewę w raju. Myślę sobie, krewa. Bez pomyłki do damskiej łaźni wlazłem. Jako facet z salonowym otrzaskaniem przymknąłem na razie oczy, ale to jedno, to drugie same mnie się roztwierało. Co tu robić, jak pragnę zdrowia? Z rozpaczy zacząłem to tu, to tam grubiej błota sobie dorzucać, żeby mnie trudniej było poznać. Z miejsca przestałem żałować, że Gini tu ze mną nie ma. Ładnie bym wyglądał, jakby mnie tak między temy ewamy nakryła. A tu na dobitek nieszczęścia jedna niemożebnie zabłoczona, co koło mnie leżała, zapytanie mnie robi: Czy pani też chce mieć dzieci? Owszem, ale niekoniecznie, mówię piszczącym głosem słyszałam się to podobnież męczące. Jakoś mnie nie poznała, ale ciągle miałem mojra, co będzie, jak się mnie umyć każą. Już chciałem, było nie było, w charakterze oblepionej błotem kalikatury do swojego mieszkania w wypoczynkowym domu pryskać, ale kąpielowa popchła mnie pod prysznic. Masz pan pojęcie, co się działo, jak błoto ze mnie obleciało? Trzy Ewy zemgleli. A kąpielowa, dawaj mnie ganiać. Złapałem ubranie pod pachy i cudem najechałem do lasu. I co pan powiesz? Strzykanie w kolanach z miejsca mnie przeszło i więcej do borowiny, żeby mnie doktor na kolanach prosił, nie pójdę. Przygoda istotnie niemiła, ale przyzna pan, że Iwonicz pod sprężystym kierownictwem dyrektora Gujskiego podnosi się stale z wojennego zaniedbania. Przyzna pan również, że... Udostępnienie kuracji w uzdrowiskach światu pracy to osiągnięcie niezwykłej doniosłości. A ja nie powiem, wyścigu pracy przeszkadza, norm przekraczać nie pozwala. Co też pan mówi? Chyba wręcz przeciwnie, stwarzając tężyznę, ratując zdrowie, sprzyjać będzie tylko tym rekordom. Zależy jak, w jakiej branży. W mojej tylko zastój i mortusowy kryzys może wywołać. A w jakim pan dziale wytwórczości pracuje? To pan nie wie? W państwowej fabryce aniołków. Jakich aniołków? Zwyczajnych aniołków do trumienek. A także samo girlandki wyrabiamy. Tyż mamy życzenie się odznaczyć, tyż chcemy przekraczać. A jak wszyscy będą takie znowu zdrowe, to komu będą potrzebne girlandki i aniołki? Leżem, panie szanowny. Bufet go, w bufet! Stadion szalał, w powietrzu krzyżowały się namiętne, pełne ognia okrzyki. Kolka, nie daj się! W Michę go to luć, w Miche! Ze szczytu olbrzymiego fabrycznego komina, gdzie ulokowało się kilku niepłacących mecenasów w boksu, dolatywały wołania. Hakami, to luchna, hakami. Na całej widowni, nie wyłączając milicji i orkiestry, jeden był tylko człowiek, któremu nie udzieliło się ogólne podniecenie. Z chłodnym, angielskim prawie spokojem, gryzł solone amerykańskie fistaszki, strzymanej na kolanach sporej puszki i mówił sceptycznie do sąsiada. — Lipa, mordobicie w watowanych rękawiczkach — Kudy tam boksowi do francuskiej walki. Dawniej byli herkulesy. Sztuka w sztukie każdy jeden dziesięć pudów ważył, się jak nic na kolację opchnął i półmisek kartofli. A za godzinę a był głodny i na nowo mógł wbijać w krzyże. Pamiętam jednego turka z wielkim kindziorowatym łbem jak komoda. Takie miał siłę, że nikt mu nie mógł dać rady. W tych włosach cała ikra mu widocznie siedziała. Co mają panie szanowny, kindziory do fizycznej siły? zapytał ze zdziwieniem sąsiad. Z kim się pan sprzeczasz? Zajrzyj pan do starożytnego testamentu, to się pan przekonasz. W dawniejszych czasach był taki siłacz, co miał takie sopę na łbie, jak ten turek, o którym miałeś pan zaszczyt ode mnie przed chwilą słyszeć. Do fryzjera za żadne pieniądze nie chciał iść, aż nareszcie narzeczona mówi mu przed Wielkanocą. Idźcie do cholery, ostrzyście się trochę na święta, bo wstyd mnie w towarzystwie robisz. W ten czas się dopiero przyznał, że nie może, bo w tych włosach cała jego siła siedzi. A muszę szanownemu panu zaznaczyć, że oprycha to był jakich mało. Każdemu mordę na cement. Takim prawem wszyscy się go bojeli. Wojsko na niego wysyłali, a on całemu pułkowi sołdatów kota popędził. Koniec końców jeden generał zbajerował jego narzeczone, żeby jem pomogła do niewoli go wziąć. Tak też się stało. Zagazował się ten dany siłacz na pestkie i położył się kimać. A narzeczona maszynkę spod poduszki wyjęła, raz razerem do skóry go obstrzygła i dała znać generałowi. Przyszli sołdaci i zabrali go jak swojego. Każden pętak mógł go potem ile chciał zobaczyć, a on nawet palcem nie mógł ruszyć. Taki się zrobił słabo silny. No i co się z nim stało? Tak było, dokąd mu włosy nie odrośli. W pułkowej kuchni tyrał, kartofle obierał, menaczki zmywał, a kucharze leli go ważą chwiami, ile wlazło. Nawet muzykanci z orkiestry przychodzili go storcować. A on siedział jak gambeta, ani me, ani be ale nikt się nie skapował, że włosy przecież odrastają. W dwa miesiące piórka mu już tak podrośli, że na poleczkę zaczął się czesać i jednocześnie krepę w muskułach poczuł. Ale nic nikomu nie mówi, tylko dalej statki zmywa i kartofle stróże. Jednego dnia generał przechodzi podwórkiem, łeb bez okno do kuchni wsadził i zaczyna się z tego przegranego atlety podśmiewać. A ten nic nie mówi, tylko mokrej ścierki bierze. Jak nie zajedzie generała przez mordę? Tamten na razie zbaraniał, ale zaraz gwizdek wyjmuje i cały pułk woła. Ale Samson? Bo jemu Samson było. Największy ważąchiew złapał i dawaj wojsko rozumu uczyć. Porozpędzał ich po całych koszarach, a sam na giełdę, czyli też do teatru, najechał. Detalicznie nie wiem. Dosyć na tem, że budynek był z filarami. Zebrało się dwa tysiące chojraków, przylecieli za nim i chcieli go stamtąd wygonić. A on się podparł rękami od wasłupy i całe budowle w drebie zgi zawalił. Natłukło się ich tam do nagłej krwi, a jemu nic, bo osobisty materac z włosów miał na obie. W tej chwili nowy straszliwy krzyk zagłuszył wykład pana z fistaszkami: szymura, szymura, zasuwaj, zasuwaj! W bufet go, w bufet! Bezpłatnie mecenasi boksu z emocji wpadli zdaje się do komina, tylko spokojny pan gryzł wolno solone orzeczki i mówił: kudy jem do samsona. Jedzie, jedzie, pogotowie. Wiesz pan, panie szanowny, o czym myślę wilię, jak choinkie się zapali i karpia w szarem sosie żona nas tu stawia? O tych, co nawet w takie uroczyste święto zmuszone są czuwać nad nami i przyuważać, czy ja, czyli tyś Pańska osoba ością się nie udławi, a także samo na wypadek nadużycia przez nasz produktu żywnościowego albo monopolowego artykułu samochodową pomocą nam doskoczyć. Jednym słowem, o pogotowiu ratunkowym w marzeniu się znajduje. Rzekł do mnie pan piecy, gdyśmy wracając z przedświątecznych zakupów ujrzeli na moście Poniatowskiego szybko mknącą karetkę z matowymi szybami. Pogotowie zawsze było oczkiem w głowie Warszawy. Podjąłem. Rywalizować z nim mogła jedynie chyba straż ogniowa. Kiedy rozlegała się znana wszystkim trąbka sygnałowa, wozy zjeżdżały z drogi, przechodnie tak jak my teraz, oglądali się za nim z sympatią. Wiedzieli, że gdzieś na jakiejś ulicy pod nieznanym im adresem czeka pomocy murarz, który spadł z rusztowania, dziewczyna, co napiła się jodyny, czy metalowiec ze zmiażdżoną przez maszynę ręką. Tak jest, zgodził się pan Piecyk, chociaż i nad alkoholikiem również także samo roztaczało swoją opiekę. Tu pan Teoś rozpoczął barwny zarys historii tej zasłużonej instytucji. Najsampierw, panie szanowny, była zwyczajna ślubna kareta, w której siedział facet w dęciaku z bródką i sakwojarzem na kolanach. Facet to był doktor. W sakwojarzu znajdowali się lekarstwa igła, szpulka, nici i doktorskie noże do operacji. Kareta posuwała wszędzie, gdzie tylko wypadek się jaki uskutecznił. Na Pragie, nie na Pragie, na Mokotów, nie na Mokotów, nawet i na Saskie Kiempę, gdzie w owym czasie zabawy towarzyskie pod dębem się odbywali i skąd co niedziela koszamy zęby kielnierzy wynosili. Przecież jasna, że w tej karecie chory swojej wygody nie miał i często gęsto cierpiącego na białe gorączkie pacjenta doktor na kolanach musiał trzymać i a kotki dwa mu śpiewać, żeby spokojnie jechał i szyb w karecie nie wybijał. Później zafondowała nasza Warszawa pogotowił już lepsze komunikacje. Karetkie podłużne z lagrowemi szybami w dwa konie i z łóżkiem dla słabosilnej ofiary losu którą trzeba było do szpitala, czyli też do domu, zataskać. Doktorowi w miejsce dęciaka kupiło się fest czapki z niebieskim denkiem. Felczer i Furman otrzymali także samo eleganckie liberie. Narzędzia i lekarstwa mieli dla siebie specjalny kuferek. Na ścianie wisiała spryca z sikawką do pukania żołądka. W ten czas warszawskie alkoholiki nabrali szacunku dla pogotowia. Jak się o tej szprycy sikawką po Warszawie rozniosło, nie jeden moczy morda, chociaż w nieprzytomnym stanie w Rynsztoku leżał, to jak tylko trąbki usłyszał, zrywał się i na czworakach chodu do domu. Bo to podobnież bardzo nieprzyjemna miała być operacja. Gumowy szlauch pięciu łokci długości do samego żołądka doktór pijaczynie wpychał, i pięć kubów zimnej wody za pomocą tej szprycy do żołądka wpompowywał. Rzecz jasna, że musiało pomagać, bo o wiele nawet taki kizior miał w żołądku dwa litry aer koniaku na spirytusie, a doleli mu do tego piętnaście litrów wachy. To co mu się wytworzyło? Kawa z korzuszkiem. Ma się rozumieć, że od razu wracał do przytomności i trzeźwy jak nowonarodzony dzieciak posuwał do domu. A tak się kiziory tej pompy bali, że nie jeden ze wszystkim pić przestał. Wiadomo, nie wszyscy. Na przykład mój wuj, niejaki wężyk, nie zniechęcił się tem zupełnie. Tyle tylko, że między doktorami zaczął jak w ulęgałkach przebierać. Jak przyjechał młodziak, świeżo z terminu w szpitalu wypuszczony, wujowężyk nie zgadzał się na operację. Zmiataj, doktorszczak, nazad, na stację, nie ktoś starszy przyjedzie, tatuś albo mamusia. Za słaby mam żołądek, na to, żebyś się pan na niem pompowania uczył. No i co lekarz na to? Zapytałem z zainteresowaniem. Zabierał sprycę nazad i jechał na leczno. Stamtąd przyjeżdżał starszy doktor i on dopiero wuja jak się należy płukał. To chyba niemożliwe, żeby dla pierwszego lepszego pacjenta pogotowie dwa razy się fatygowało. – Jak pana szanuję. Tak było, ale weź pan pod uwagę, że wujo nie był pierwszym lepszym pacjentem, tylko klientem stałym. Nie było tygodnia, żeby pogotowie najmarniej dwa razy do niego nie przyjeżdżało. Wszystkie doktorzy znali go osobiście, z felczerami był ty, a ty. konie nawet z daleka go już poznawali. Ale jak nastali w pogotowiu samochody, dopiero wujo zrobił się honorowy. Wszystkie karetki znał na pamięć i wybierał sobie najlepszą. Ta najlepsza nazywała się Józef. To jak przyjechał po niego Kaźmierz, czyli też Jadwiga, wujoraban toczył, że trzęsą i musieli Józefa przysyłać. Wie pan, że to zdumiewające po prostu nie do wiary. No, skaż mnie Bóg tak było sam wujowęzik mnie to opowiadał a on po pijanemu nigdy nie kłamał. Teraz znowuż nowość w Pogotowiu zaprowadzili. Na stacji własny szpital posiadają, w którym chory przez parę dni może sobie leżeć, za czym go gdzieś nie upchną. I Pogotowie nie potrzebuje już z taką ofiarą losu po całej Warszawie, jak z nieświeżym jajkiem jeździć i wszędzie być przeganianym z powodu tak zwanego braku miejsc. Dawniej zdarzali się wypadki, że zmuszone było podrzucić chorego szpitalowi i chodu, u nas, na targówku, jeden młodziak w mężatce się zakochał i żyły sobie frajerzyna na przecią. Potem na obrusie krwią napis w te słowa skopiował. Anielciu, kocham cię! Napis z wykrzyknikiem na końcu był już gotów. Tu krew w dalszym ciągu się leje. W ten czas samobójca myśli sobie, o czym więcej będę do cholery pisał. Wystarczy! I chciał krew zatamować. Ale nie mógł, no to ma się rozumieć, buch w taksówkę i do pogotowia. W tym właśnie tymczasowym szpitalu się leczył, a obrus pogotowił na pamiątkę wręczu w charakterze rzadkiego arcydzieła sztuki. Ale niezależnie pijaki znowuż wygrane, bo jak dawniej pogotowie takiego pokancerowanego Oliwę do domu odwiezło i ślubnej małżonce wręczyło, ona jeszcze od siebie tłuczkiem coś niecoś mu dołożyła. A teraz obecnie, skoro jeżeli w szpitalu leży i obłożnie chorego odstawia, żona z kwiatami go odwiedza. No nie? Tak, tak. Pogotowie to pożyteczna instytucja. Kinofikacja Panie Krówka, co się z panem stało? Jak pan wyglądasz? W samochodowej katastrofie wziąłeś pan udział, czy jak? Oczy potwona żony Twarz na krzyż oblepiona plasterkami Rękaw na agrafkach Połowy włosów też pan zdaje się nie posiadasz Nie śmiej się pan z cudzego nieszczęścia Mnie dziś, a pana jutro W kinie byłem Co pan mówisz? To, co pan słyszysz, idę sobie wczoraj przez chmielne i patrzę, że ogonek tylko do Bracki, a nie do nowego światu, jak zawsze. To powiedziałem sobie: Dzisiaj, Feluś, się dostaniesz. A trzeba panu wiedzieć, że od wojny jeszcze nie były. Stanuję, ma się rozumieć, w ten ogonek i stoję. A była, uważasz pan, dziesiąta rano. Pogoda ładna, nawet chwilowo, i słońce się pokazywało. To też myślę sobie: można postać. Ale błoto przecież do pasa było. Tylko miejscami. Tu, gdzie ja stojałem, ledwo do kostek. Nawet nie można powiedzieć było wesoło. Młodziaki różne hece uskuteczniali. Najgorzej tylko z tymi samochodami. Jak mała dekawka przelatała, tośmy sobie tylko oczy zasłaniali i wystarczyło. Ale jak się pokazał autobus, naród na ściany się wdrapywał, ale to nie pomagało, bo było to kwiatki na pierwszym piętrze ludziom podlewało w oknach. Po godzinie mokre byliśmy do suchej nitki. Twarz wszyscy mieliśmy w czarne kropki. Dreszcze tak ogonkiem trzęśle, że aż szyby w sklepach dzwonili. No i o któryżeś pan dostał się do środka? O ósmej wieczór. Ale już łatwo. No owszem, chociaż były pewne trudności. Ogonek szedł honorowo i nie tłoczył się. Ale za to zebrała się przy bramie jakaś ferajna, która na waletach chciała się dostać do kina. I uważasz pan, jak te dali ogonkowi dubla, zaczęła się kinofikacja. Przede mną szedł jakiś facet z żoną, ta żona, uważasz pan, jak to kobieta, wleciała do bramy, chociaż bileter nie chciał jej wpuścić i ciągnie ze sobą za krawat tego męża. W ten czas milicja, myśląc, że ten gość się pcha na siłę, zafrag go i do tyłu a ta żona nie puszcza, tylko ciągnie do bramy. Patrzy, a facet się prawidłowo dusi. Oczy na wierzchu, piana na ustach i formalnie wydaje ostatnie westchnienie. W ten czas już, rozumiesz pan, rzucam się rozwiązywać mu krawat, a ten zaczął być wdzięczny za ratowanie życia, klapy mnie i krzyczy ZŁODZIEJ! KOŁNIERZ MI odpruwa! W ten czas ma się rozumieć milicja do mnie, ale te od tyłu znowu dali dubla i przelecieliśmy przez bramę. Ja zawadziłem o jakieś cholerę klamkę, zwichłem sobie rękę i patrzę, rękawa nie ma. Chciałem się wrócić, ale jak widzę, że jakaś kobieta krugą bez sukienki i w samych tylko leformach leci, dałem spokój i też lecę do kasy. Przy Kasie już było spokojnie. Wszyscy grzecznie weszli sobie. Owszem, na salę, każdy usiadł na swojem miejscu pod numerkiem i zaczęło się. No, a obraz ładny? Wiesz pan, detalicznie nie powiem, ale zdaje się, że tak. Toś pan nic nie widział? Zasłaniali? Nie to, tylko Buta cały czas szukałem. Jak to Buta? Zwyczajnie. Jak się ciemno zrobiło, zdjąłem buty, żeby wodę wylać. Potem chce kłaść, jest jeden, drugi mnie gdzieś zginął. Cały obraz pod krzesłami przesiedziałem, słyszałem tylko muzykę i rozmowę zdaje się w języku francuskim. Dopiero jak się skończyło, znalazłem but przy wejściu. A rękaw? Był w kasie. No to w każdy bądź razie porządek w kinie jest. No owszem, nie powiem, tylko się dostać trudno. Rodzina Kimać. Jak tam, panie Krowka? Komisja mieszkaniowa była już u pana? Owszem, była. No i co? Mieszyli mieszkanie? Nie, zajrzeli tylko i chodu. Dlaczego? Sposób wynalazłem. Baliśmy się z żoną, że troszkę nas jest za mało, bo pokój mamy faktycznie spory. No i rada w radę postanowienie zrobiliśmy małe pożyczkie u rodziny na prowincji zaciągnąć. I coś pan pożyczył, panie Krówka? Dwie ciotki jedne wujenkie. Na swój koszt sprowadziłem te familiantki do Warszawy z pościelą. Wujenka to nawet kota ze sobą przywiozła. Drań to jest jak rzadko. W nocy po firankach lata, ale myślę sobie, niech będzie. Może komisja da na niego z półtora metra zamieszkalnej przestrzeni jako dla pracującego na polu łapania myszów. Zaraz trzeciego dnia potem, jak ta rodzina się zjechała, krzyk się na schonach robi, że komisja idzie. Akurat siedzieliśmy przy kolacji, jakiem o tej komisji usłyszał, krzyczy do ciotek. Rodzina kimać! Dlaczego? Jak to dlaczego? To pan nie wie, że komisje naumyślnie wieczorami chodzą, żeby się przekonać, kto faktycznie w mieszkaniu zamieszkuje, a kto na lipę jest zameldowany w charakterze duszy nieboszczki. To też dlatego krzykłem do rodziny, kimać! Żeby było widać, że rzeczywiście wszyscy tu sypiamy. Że za legalnych lokatorów jesteśmy, czyli że tu pucu nie ma. Jakżem te słowa wyszczególnił, dwie ciotki i wujenka na całe parę zaczęli się rozbierać, ja z żoną rzecz jasna, także samo. Ściągłe ma się rozumieć marynarkie, w samym tylko półkoszulku stoję, ze spodniami w ręku, a tu się drzwi. Otwierają, wchodzi komisja, dwóch młodziaków i jeden starszy łysy facet. Jak weszli, to uważasz pan zdrętwieli, bo właśnie rodzina jak raz rozbierała się na sto dwa. Ciotki jak maszyny, galanterie z siebie zaczęły zrzucać i lują, gdzie popadło. Jak się rozebrali, dawaj do pościeli skakać, ale się pomylili i wszystkie pchają się do jednego łóżka, w którym już ja z żoną się znajdowałem, bośmy wcześniej wskoczyli. Łóżko, ma się rozumieć, się zamkło, bo było składane i wszyscyśmy pierwszą krzyżową o podłogę wyrzli. Na kota żeśmy przygnietli, bo pod łóżkiem siedział. Komisja, jak te Sodomę i Gomorę zobaczyła, chodu na dół po schodach i miesiąc już mija, a jakoś nie wraca. Zdaje się, że da nam spokój. Ja też tak myślę. Wiesz pan, ze tymi ciotkami to niezły wynalazek. Faktycznie, dobry, ale muszą być w starszym wieku. Najlepiej po pięćdziesiątce, w przeciwnym razie komisja zostanie. Bzi Pana Romana nazywają koledzy biurowi bzibzią i to od niedawna, od powrotu z wczasów. Dlaczego? Oto historia bardzo nieprawdopodobna, niezwykle skomplikowana, a jednak prawdziwa. Zaczęło się od tego, że pan Roman nie miał walizki. A jakże tu jechać na urlop bez walizki? Nawet jeśli się zabiera ze sobą tylko parę chusteczek do nosa, pięć skarpetek, jedna zginęła w praniu, kostium kąpielowy i kilka kołnierzyków. też po krótkich poszukiwaniach pan Roman pożyczył od naczelnika nową walizkę z pięknej, szarej tektury, lamowaną prawdziwą fibrą. Ułożył w niej wyżej wspomniane przedmioty. Przygniót je, żeby nie latały, dwoma rocznikami przedwojennego monitora i pojechał. A, prawda, wstąpił jeszcze po drodze do komisji wczasów dla załatwienia zniżki kolejowej i tu czyhał na niego szatański figiel losu, jaki okaże się na miejscu, gdy pan Roman zajedzie do Międzyzdrojów. Zajechał, ulokował się w domu wypoczynkowym i, ponieważ była wyjątkowo piękna pogoda, postanowił niezwłocznie udać się na plażę. Śpiewając triumfalnie: Może nasze morze, my nad tobą zawsze będziemy trwać, otworzył walizkę i zdrętwiał. Monitora ani śladu, skarpetki ani jednej, kostium kąpielowy nieobecny. Przepraszam, Kostium był, ale nie ten. Składał się z pięknych kretonowych majteczek w chabry i takiegoż wąziutkiego biustonosza. Uzupełniał całość wielki meksykański kapelusz plażowy. Pod tymi przedmiotami poukładane były wzorowo różne koszulki z czarnym haftem i tysiące różnych drobiazgów, których przeznaczenie stanowiło dla pana Romana nierozwiązalną zagadkę. Na dnie walizki spoczywała niklowa ramka z fotografią jakiegoś łysego, poważnego obywatela, opatrzona następującą lakoniczną dedykacją. Bzibzib ciaputek. Pan Roman, prawie nieprzytomny ze zdziwienia, przeglądał to wszystko, głowiąc się jednocześnie nad tym, kto i kiedy zamienił mu zawartość walizki. Wreszcie przypomniał sobie. W komisji w czasów stała obok niego jakaś szykowna, bardzo przystojna szatynka z bliźniaczo podobnym pakunkiem. Była to niewątpliwie bzibzia. Jakim cudem pomieszały mu się walizki nie miał pan Roman zielonego pojęcia? Cud taki jednak z całą pewnością zaistniał. Pan Roman trzy dni chodził po plaży w swoim grubym, unrowskim garniturze i patrzył za zdrością na kąpiących się. Wreszcie czwartego dnia w przystępie rozpaczy wydobył z walizy kąpielówki panny bzibzi, -Bzi, piersi ozdobił sobie kretonowym opalaczem, na głowę włożył kapelusz i poszedł na plażę. Budził olbrzymią sensację. Mężczyźni patrzyli nań z drwiącymi uśmiechami, kobiety odwracały się z obrzydzeniem, matki zasłaniały dzieciom oczy. Zrozumiał, za kogo go brano. Poszedł daleko brzegiem morza, usiadł na wydmie i cicho zapłakał. Nagle usłyszał radosne okrzyki. Bzibzia! Bzibzia! Wołały ku niemu dwie czy trzy młode kuracjuszki, klaszcząc w ręce i biegnąc w jego stronę. Gdy się zbliżyły, stanęły jak wryte. Skąd pan ma kostium bzibzi? Bzi? zapytały razem. To panie znają bzibzie? Znamy, znamy, a ten kostium poznałybyśmy w piekle. Ciaputek przywiózł go jej ze Sztokholmu. Pan Roman opowiedział im swoją przygodę. Panienki znały na szczęście adres Brzibzi. Była w ciechocinku. Pan Roman zadepeszował do niej niezwłocznie i terminowo. Na trzeci dzień otrzymał odpowiedź. Postąpił pan jak nędznik. Od przyjazdu siedzę w pensjonacie w podróżnym płaszczu i czytam monitor. Przyjechać natychmiast do Gdyni. Spotkamy się na dworcu czwartek dwudziesta. Walizkę trzymać w ręku. Już od osiemnastej chodził pan Roman z walizką w ręku po dworcu w Gdyni. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło wreszcie podejrzenie milicjantów. Poproszono go na posterunek. Czyja to walizka? zagadnął surowo jeden stróż prawa. — Moja! — odrzekł niepewnym głosem pan Roman. Milicjanci otworzyli walizkę i ryknęli śmiechem. Wszystkie rzeczy uznano za szaber ziem odzyskanych. Pana Romana zamknięto do wyjaśnienia w areszcie. Tu o 12 w nocy znalazła go bzibzia i wydobyła z opresji. Ponieważ z powodu targów Gdynia była przepełniona, cudem znaleźli pokój, ale tylko jeden. Następnego dnia... Wyjechali do Sopotu. Wrócili po dwóch tygodniach razem jako narzeczeni. Fotografię Ciaputka pan Roman wyrzucił przez okno między stacjami Gdańsk-Oliwa i Gdańsk-Wrzeszcz. Niech oleś to puści. Zdawałoby się, że odwieczny konflikt zięcia z teściową przeszedł już dawno do anegdoty z siwą brodą. Coraz częściej daje się słyszeć o wypadkach, że młody człowiek zaczyna bywać w celach matrymonialnych u córeczki, a skończy się wszystko cywilnym ślubem, schodzącą na takich samych wiśniowych koturnach, w takiej samej do kolan garsonce, mamusią. A jednak bywają jeszcze na świecie klasyczne teściowe, wojujące z zięciami, i to właśnie z powodu ślubu cywilnego. Ale niech mówią strony. To było, proszę Wysokiego Sądu, tak, wyjaśnia młody człowiek w brązowej, unrowskiej jodełce pan Aleksander Mrówka, oskarżony o pobicie teściowej. Pani Melani Skubiszewskiej za pomocą gaśnicy przeciwpożarowej systemu strażak w jednym z kin stołecznych. Mamusia żony, ta właśnie dana pani Skubiszewska, nie uważa, proszę Sądu Wysokiego, reformy rolnej stanu małżeńskiego i uparła się, że ślub w parafii ma być najpierw, a w magistracie potem. Ja tam znowuż jestem neutralny i o kwestie formalne mnie się nie rozchodzi, tylko o te tak zwane dozgonne miłość małżeńskie. tyż jak się okazało, że w parafii zapowiedzie jeszcze nie wyszli, a w magistracie śluby mogą podrożyć, no bo rzeczywiście, o wiele tramwaje zdrożeli, elektryczność zdrożała, gaz tylko patrzeć jak pójdzie w górę, mówię do narzeczonej. Choć Zosia najpierw załatwić w magistracie, No i ma się rozumieć, poszliśmy. Podpisaliśmy się w ksiądzce, ten ów magistracki ala ksiądz pieczątkie przyłożył no i jadziem na wesele. Ale, ale co pan opowiada? To zajście miało miejsce nie w magistracie, ani na weselu, tylko w kinie. Ale na weselu się zaczęło. Dlatego też detalicznie wszystko, jak było, muszę zaznaczyć. Nie mogę powiedzieć, przyjęcie pani Skubiszewska urządziła niezgorsze. Gości było dwadzieścia parę osób, gramofon dwusprężynowy, czyli wesele, można powiedzieć, formalne. Tylko, że jako trzeciej w nocy wziąłem swoje małżonkie pod rączkę i zamiarowaliśmy się udać do kuchni na tak zwany spoczynek. Mamusia żony łap za klamkę i nie puszcza. Po mojem trupie mówi. Najpierw do parafii, a potem do kuchni. I nie wpuściła nas. Nie dość na tem. Sak i sztywniak mnie wręczyła i razem z gośćmi kazała iść do domu. Kawaler jesteś, Oleś, a Zosia za panienkie. Ślub w parafii był dopiero za tydzień. Przez siedem dni w charakterze narzeczonego ze swoją żoną chodziłem, bo teściowa stale i wciąż nas pilnowała. Do rozmowy się wtrącała. Jak zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach? Nie dała. Świnia nie kawaler zaznacza. Z panienką o takich rzeczach mówi. To samo się dotyczyło łóżka, a nawet Jaśka. To tyż jak się nam udało czwartego dnia sam na sam do kina się wybrać, i jak się ściemniło, wyziąłem żonkę za rączkę, a tu słyszę za nami: Niech oleś to puści! Był to głos mamusi. No to ma się rozumieć: wyszłem z nerw, zerwałem ze ściany pożarowe śmigusówkie, bo nic innego nie było pod ręką, i sztuknąłem mamusie w kapelusz. Sikawka kama się rozumieć, zaczęła pracować pełnym gazem. Pół sali zalała, zanim się udało ją zatamować. Będę miał to drugą sprawę, ale kto na moje miejscu byłby inny, dlatego proszę o niewinny wyrok. Jakkolwiek zeznająca następnie pani Skubiszewska oświadczyła, że nie była to wcale rączka i że jako matka czuła się w obowiązku do ostatniej chwili czuwać nad córką. Sędzia popatrzył ze współczuciem na pana mrówkę i skazał go tylko na sto złotych grzywny. Napad dzikich Zamówił mnie do siebie nowy redaktor Szpilek. Błysnął ponuro okiem i gryząc cybuch ludowej angielskiej fajeczki, rzekł Mam temat, który będzie panu, zdaje się, leżał. Oto realia. Do biura spółdzielni drogista wprowadzili się, wykorzystując mylnie wydany nakaz kwaterunkowy, tak zwani dzicy lokatorzy. Usunąć się nie dali. Wytworzyła się groteskowa sytuacja. W tym samym pokoju funkcjonuje biuro i mieszkają ludzie. Stąd tysiączne konflikty. Jasne? Jasne. Ponieważ podobne wypadki dość często się zdarzają, trzeba to napiętnować. Napiętnuje się, odrzekłem z gotowością. Szczegóły są na tej karteczce. Od siebie niech pan wiele nie dodaje, trzeba to tylko rozpracować. Rozpracuje się. Wszystko. Wszystko oznaczało, że rozmowę uważać należy za skończoną. Redaktor wziął się do fajeczki, a ja pobiegłem do domu. Tuż zapałem przystąpiłem do pracy po dwóch tygodniach. Gotów był felieton pod tytułem Napad dzikich. Jak wnieśli konsolki z lustrem, to nawet radość była. Maszynistki zaraz zaczęli się w niem pudrować, a kierownik krostę sobie wycisnął. Jak wnieśli łóżko, tośmy się troszkę zdziwili, ale myślemy sobie, może bez pomyłki za biurko nam to przysłali z zaopatrzenia. Dopiero, jak zobaczyliśmy kołyskie z dzieckiem i kota, połapaliśmy się z jakrywa. Dzikie lokatorzy do biura nam się sprowadzili. Kierownik za telefon, ja za łóżko, magazynier za kołyskie, ale za późno. Dzikich razem z, z rodziną i tragarzami było osób dwanaście. My pchamy się z pokoju z łóżkiem i kołyską, a dzikie do pokoju z komodą się taszczą. Raban, krzyk, publika, kota w drzwiach przycisnęli, dziecko zaprawiło magazyniera, w dziadkiem do orzechów, Sodoma Gomora, ale komodę wnieśli. Jak się... Luz w drzwiach zrobił, wszyscy, to znaczy się my i dzikie, zaczęliśmy razem rzeczy wynosić. Tylko, że oni maszyny do pisania i biurka, a my furt, łóżko, kołyskie, konsolkie i kota. Znowuż się korek wytworzył i tak zwane wąskie gardło. Nikt nie mógł się ruszyć ani w te, ani nazad. A kierownik wciąż przy telefonie i dzwoni po posiłki. Nadlecieli nareszcie nasze wydziały, personalne i finansowe, ale dzikie okopali się w prawym winklu za meblami i kwiatkami w nas ściskają. Jak kierownik dostał w ciemię fluksją w doniczce, a pan nie jadzi z centrali oczka puścili do samej góry, zrobiliśmy zawieszenie broni. Po jednej stronie pokoju dzikie mieszkają, a po drugiej nasze biuro egzystuje. Środkiem przechodzi pas neutralny. Nawet nie można powiedzieć, zgodnie żyjemy, ale tylko w dzień. Noce są ciężkie i niebezpieczne. W celu, żeby dzikie nie wyrzucili ze wszystkim biura, pracujemy na okrągło 24 godziny na trzy zmiany. Najgorzej mam osobiście ja, bo w charakterze woźnego się zatrudniam i muszę porządku pilnować. A wszystko idzie łudry na łudry. Jak nasz magazynier liczy w nocy na arytmometrze, żona dzikiego krzyczy z łóżka – co pan tak tłucze w tę maszynę? Może pan chyba troszkę ciszej pracować? Spać nie można! A magazynier się odszczekuje. Może mam pani kołysankę na arytmometrze wygrywać? Nie jestem! I jeszcze mocniej klawisze przydusza i z większym biglem korbą zakręca. Sam dziki znowuż na naszych urzędniczkach się odgrywa cielesnym sposobem. Jak która z nich światło na środku pokoju zapali? Wstaje goły z łóżka i paradę nagusów przez cały pokój uskutecznia do wyłącznika. Raz mówię mu. Panie szanowny, weź pan chociaż jakiś kapelusz w rękę, przyokry się pan troszkę. A on mnie na to, że ma tylko berecik. Znowuż, jak goście do nich przychodzą, różne nieporozumienia się trafiają. Mnie na przykład stale i wciąż za teścia wszyscy biorą albo za woja władzia z prowincji. Buzi fondują, dzieci wierszyki mnie mówią i różne deklamacje, nie można powiedzieć legalne, nie o różnych ptaszkach i motylkach, tylko o Nowej Hucie i piecu numer dwa w Częstochowie. Te przyjęcia są nawet nie można powiedzieć przyjemne i niekrępujące. Pod jedną ścianą u dzikich gra radio, a u nas w drogiście pod drugą bilans leci aż siedmi. W konserwatorium muzycznym, gdzie też podobnież mają dzikich, już jest pod tym względem gorzej. No bo rzeczywiście tu ucznie symfonie na organach zasuwają, a u dzikich sto lat, sto lat odchodzi, bo jak raz imieniny pana domu. W drogiście, muzyka nie przeszkadza. Tylko nie wiem, jak to będzie z tymi świętami. Dwie choinki w jednym pomieszczeniu troszkę nieformalnie będą wyglądać. A może się do tego czasu z dzikimi nadamy i jedną wspólną się wyszykuje. Tylko kota do personalnego trzeba przenieść, bo świecidełka drań wytłucze. Do realiów otrzymanych od redaktora dodałem od siebie tylko woźnego i kota. Reszta była gotowa. Welodromy i ślizgawki Ślizgawka miała zawsze w Warszawie duży odbyt. W dolinie szwajcarskiej i na placu Wareckiem nasze pradziadki zasuwali na kalfaskach albo śniegórkach walczyka nad modrem Dunajem, aż iskry szli z lodu. Troszkę faktycznie dracznie to wyglądało, trzeba przyznać, jak facet z brodą a generał Kuropatkin w celindrze i futrze na cybetach holendrował z laleczką w sportowej sukni z trenem i w kapeluszu, na którym dwie jaskółki się całowali w sporem ogródku. Albo znowuż mąż wątłej budowy ciała popychał przed sobą na żelaznym krzesełku z płozami swoją dozgonną miłość – 250 fontów, czyli stolki żywej wagi, a ona karakułową mówką usteczka sobie zasłaniała od wiatru i szeptała do niego: Melodie mylić, idioto! To nie jest mazur, to jest walc. Ale po większej części, tak dzisiaj, jak i w dawniejszym czasie, większą część klienteli ślizgawkowej stanowili młodziaki. Za moich młodych lat na Wareckiem Placu Ślizgawki już nie było. Dolina, owszem, egzystowała, ale najwięcej uczęszczała Warszawa do Saskiego Ogrodu, gdzie na zamarzniętej sadzawce ślizgali się wszyscy bez różnicy płci i wieku, a wojskowa orkiestra litewskiego pułku piechoty z Nowowiejskiej ulicy zaiwaniała walca... Na sopkach Mandżuri, bo jak raz w ten czas wojna rosyjsko-japońska się toczyła. Oprócz Saskiego Ogrodu druga duża ślizgawka była, gdzie dzisiaj muzeum narodowe. Tu już wyższa szkoła jazdy była potrzebna. Bo góry lodowe się znajdowali do zjeżdżania na łyżwach. To nie był rzecz jasna, kasprowy, ale też w miarę możności nogi się nie najgorzej łamało, nie można narzekać. Na tamte czasy wal musiał nam wystarczyć, bo zakopane było za granicą. Tak było wśród śródmieściu. Wolska dzielnica, czyli tak zwana Wolska Zastawa, posiadała swoją ślizgawkę na rogu leśna i żelaznej u Przeorskiego. W lato na tym placu welodrom egzystował, gdzie cała dzielnica uczyła się jeździć na rowerach. Za godzinę jazdy płaciło się 20 kopiejek i marynarkie oddawało się do kasy jako zastaw na wypadek uszkodzenia roweru. Te jazdy w celach naukowych kończyły się bardzo często z centrowaniem koła albo złamaniem widelca. Jeżeli taki początkujący cyklista posiadał fundusze na reperację, płacił koszta i otrzymywał z powrotem marynarkę. O ile nie posiadał, również marynarkę nazad dostawał, tylko że z dodatkiem. Dyrektor zamykał na chwilkę kasę, brał chłopaka do kantorka i tam za pomocą połówki rowerowej gumy pouczał go, jak trzeba na przyszłość jeździć, żeby interesu na straty nie narażać. Troszkę to bolesne byli wykłady, ale w opanowaniu maszyny bardzo pomagające. Ale mniejsza z tym, dzisiaj mówimy o ślizgawce. Dużo tych lodowych dni nie było, bo co i raz jakiś niż barometryczne czy tam inne chmury pierzaste odwilż w Warszawie przynosili. Ale teraz się zmieniło. Dzisiejsze łyżwiarze mogą sobie gwizdać na kołębiasto-mordziaste chmury i na południową ciepłą mrzawkę, bo założyliśmy sobie ślizgawkę na elektrycznej lodówce. Ciepłe fale mogą sobie do Warszawy zapychać, jeżeli mają takie życzenie, nam nie przeszkadza. Przekręcamy wyłącznik, lodówkę puszczamy w ruch i w okoniku ślizgamy się jak anioły. Ta sztuczna ślizgawka powstała u nas na łazienkowskiej ulicy. Mało kto jeszcze o niej wie, ale powolutku warszawiacy się schodzą. Podobnież parę dni temu nazad przyszło wieczorową porą dwóch facetów i pytają się woźnego. Panie szanowny, czy tu jest ta elektryczna ślizgawka torwar? Tu. A czy możemy skorzystać? Nie, na razie ślizgają się tylko sportowcy. Kiedy my nie mamy życzenia się ślizgać, chcieliśmy tylko pół literka zamrozić. Rzecz jasna, że takich łyżwiarzy nie będzie się wpuszczało na torwar. Noworoczne baloniki. Dawniej w Sylwestra śnieg obowiązkowo padał w Warszawie. Toteż nie szemroletkami i warszawami, jak dzisiaj zapychała publika na zabawy, tylko przepisowo, jak się należy, sankami. Dzwoneczki słychać było po wszystkich ulicach od Zbawiciela do Chłodnej, od Powązek do Brudna. Nadziane faceci bawili się w resursie obywatelskiej na Krakowskiem i w kupieckiej na Senatorskiej, u wioślarzy i u cyklistów. Publika więcej mortusowa pod Murzynkiem na Starówce i pod Trzema Koronami na Ogrodowej. Ale ja już tego nie pamiętam. Wujowężyk mnie opowiadał. Za moich czasów na ogrodowej odchodziła już tylko niewąska zabawa pod teściową, a na chłodnej pod psami i pod zegarem do Adrii ani do oazy osobiście nie uczęszczałem. Przeważnie w tych obydwóch knajpach bywało przestronno. Tłok dawał się odczuwać tylko w Sylwestra i wtedy faktycznie szpilki nie było gdzie wetknąć. Wujo Wężyk mnie kiedyś nadmienił, że jak w 1905 roku był na Sylwestrze w barze pod Krowiem Popiersiem na Wolskiej, wpadła tam patrol pięciu sołdatów i rewirowy. Te sołdaci zaczęli bić gości kolbami, ale rewirowy był dobrym znajomym wuja Wężyka, toteż nie pozwolił go sołdatom nawet ruszyć. Sam tylko mu nakład po mordzie, zabrał patrol i wyszedł. A, wszędzie dobrze mieć tak zwane chody. Obecnie Warszawa podbawia się przyzwoicie, czyli że z umiarkowanym nadużyciem alkoholu. Na przykład w zeszłym roku pijanych prawie się na ulicy nie widziało, bo tych dwóch, co ich przyuważyłem, nie liczę z powodu, że z mlecznego baru wychodzili, gdzie za pomocą mleczka ratowali się od zatrucia alkoholizmem. Czyli podeszli do siebie, jak to się mówi, samokrytycznie. Jeden nawet twarożek miał na klapach jesionki. Ale najtrzeźwiejsze, poważne faceci robili w tym dniu różne głupstwa. Na Marszałkowski na przykład patrzę i oczom nie wierzę. Dyrektor korytko balony sprzedaje. Kawał grubego kija trzyma w ręku, na końcu którego brukiew była obsadzona z poprzyczepianymi balonami w charakterze kaczek w kapelusikach, facetów z czerwonymi nosami i temuż podobnież. Dyrektor korytko to jest pryncypał mojego braciszka, człowiek poważny, ojciec dzieci, to też byłem niemożliwie zdziwiony, jak go moje oczy z tymi balonami ujrzę i mówię. Moje uszanowanie panu dyrektorowi. Co pan dyrektor do prywatnej inicjatywy się zapisał i drobne sprzedaż gumianego okolicznościowego artykułu prowadzi? A dyrektor korytko za rękiem mnie złapał i nadmienia ze łzami w oczach. Los mnie pana zsyła, panie piecyk kochany, ratuj pan człowieka. Jestem skompromitowany do końca życia. No nie, mówię, żeby go pocieszyć. Baloniki bardzo ładne, zwłaszcza poniekąd kaczuszki. Ale nie dał mnie dojść do słowa tylko kij z balonami wręcza. Niech pan to podtrzyma chwilkę, za czym on nadejdzie. Ale kto? Baloniarz? Jak to baloniarz? To nie pański towarek? Ale skądże znowu? Chciałem kupić balonik dla córeczki. Dałem sto złotych, sprzedawca nie miał reszty, poszedł banknot rozmienić, a mnie kazał podtrzymać te przeklęte balony. Panie, co ja przeżyłem? Cała Warszawa mnie widziała. Wiceminister przejeżdżał i zdaje się też mnie poznał. Co on o mnie pomyśli? A baloniarz nie wraca i nie wraca. A dawno poszedł? Godzinę temu. — Ta, boję się, że on z pana szanownego balona zrobił. W gumowej kaczkie w kapelusiku pana dyrektora zamienił. Zagiął pana na sto złotych, chociaż właściwie nie. Przelczyłem prędko balony, pokazało się, że ich jest akurat za sto złotych, czyli, że kupiec stówy nie nawalił, tylko sprzedał balony hurtem, a nawet bezpłatnie dodał dyrektorowi kij i brukiew, która ważyła ze dwa kilo. Chcąc ratować człowieka w zmartwieniu, opędzlowałem mu przed polonią w trymigate balony, a dyrektor na lekramowej gwizdawce piszczał. Tak, tak, w Warszawie trzeba uważać na cwaniaków, nawet w Sylwestra. Szafa gra. Wieczory artystyczne na zakładach pracy to bardzo pożyteczna i przyjemna akcja. Przy czym trzeba wyjaśnić, że nie odbywają się one na dachach tych zakładów, tylko w środku, nieraz w bardzo pięknych świetlicach. Dlaczego się mówi, że na zakładach, nie wiadomo. Ale tak się mówi. Sam bardzo chętnie biorę udział w takich wieczorach jako recytator własnych utworów. Mam nawet sporo związanych z tym miłych wspomnień. Niedawno w wymieszanym literacko-koncertowym zespole byłem na pewnym śląskim zakładzie pracy. Przyjmowano nas bardzo przychylnie, a po koncercie jeden ze starszych widzów gorąco ściskając mi rękę rzekł, bardzo, bardzo dziękujemy. Ogromnie nam się wszystko podobało. No, wprost do zachwytu. Ładnie państwo grali, śpiewali i te pana humory. He, he, też oblecą. Nie można powiedzieć jednym słowem koncert, mówiąc po warszawsku, deseczki. Bo ja, panie szanowny stary Warszawiak, tylko jako spalony teraz tu zamieszkuję. Faktycznie odstawili państwo robotę. No czysto, akuratnie, bez braków marnego słowa nie da się powiedzieć. Mucha nie siada. Nie tak jak inne zespoły, co tutaj bywają. Jak po ogień wpadną, odpędzlują na chybcika parę piosenek czy deklamacji okolicznościowych i chodu. Śpieszą się do innej świetlicy. Na przykład w zeszłym tygodniu byli tu jedni artyści, to tak się śpieszyli, że jeden z nich, gruby, mały, w okularach, przed ostatnią zwrotkę szumią jodły na gór szczycie, śpiewał na schodach, a ostatnio już w samochodzie. Z ulicy, żeśmy go tylko słyszeli, ale słabo, bo okna zamknięte. Nie tak jak państwo. No staraliśmy się dać pełny program. Usprawiedliwiam się skromnie zażenowany tymi pochwałami. Faktycznie pełny, może nawet ciut, ciut za długi. Pod koniec publika zaczęła się nawet troszkę urywać. Ale tylko siedząca bliżej drzwi. Zamkliśmy później na klucz, ale ze dwadzieścia parę osób zdążyło jeszcze prysnąć. Wśród obustronnych serdeczności rozstaliśmy się z miłym eks-warszawiakiem. Ale w dwie godziny później w restauracji wojewódzkiego miasta, gdzie jedliśmy kolację, przypomniały mi się jego słowa. Wywołane to było faktem, że sąsiedni stolik zajmował właśnie ów pośpieszny zespół. Nawiązałem rozmowę z kierownikiem i w delikatnych słowach zwróciłem mu uwagę na niesolidny stosunek do tak ważnego zadania. Spojrzał na mnie zdziwiony i żywo zaprzeczył: Nic podobnego, szafagra! Jak to szafagra? No, zwyczajnie. Wszystko jest w najlepszym porządku. Zadanie wykonane w terminie i na 100% chociaż z wielkimi trudnościami. Ale się pracuje. Odowalam cztery koncerty dziennie w półtorej godziny. To chyba niemożliwe. Niech pan posłucha. Mam zespół ośmiosobowy. Dzielę go na cztery części po dwie osoby. Zaczynamy jednocześnie w czterech świetlicach. W jednej koleżanka Kaproni tańczy taniec z mieczami Haczaturiana i kolega Karuzo Wysmyk śpiewa samotnego harmonistę. W drugiej kolega Molski recytuje Ojca z Zadrzumionych i grzybobranie, a gromicówna interpretuje ukryńcy Trydiewicy. dziewicy. Wolnicz z Gama i Dzianką zaczynają w trzeciej pieśnią dokerów i Sabiną Piesek przed sądem. Na czwartym zakładzie Szypuła Rewencki zasuwa szumią jodły, a ja ich wszystkich robię na szaro, wieokonikiem, Potem szufladki, taksówki czekają, Hacza przeskakuje z samotnym harmonistą na miejsce Sabiny Piesek, ojciec zadżumionych zabiera trydewicy i zapycha z nimi tam, gdzie szumią jodły, jodły z konikiem, gazu i wio na miejsce Hacza Safagra. szafa gra! Ale czasem się podobno zacina. Bardzo rzadko. No a wtedy z tą Marią z halki na schodach? O, wtedy to siła wyższa. Ojcu zadrzumionych kicha nawaliła i cały plan wysiadł. Jątka trzeba było wcześniej ściągnąć za frak ze straty, bo sabinie piesek zrobiła się dziura na dwadzieścia minut. Ale wszystko piorunem się załatało. Gorzej bywa. O, taki na przykład Teat Wielki ścielęcic. Stale gra grzech i rewizora w dwóch połówkach. W jednej świetlicy pierwszy i drugi akt, w drugiej trzeci i czwarty. Publiczność sobie potem opowiada wzajemnie, co kto widział i szafa gra. No dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Jak to dlaczego? Z jednej strony zespoły muszą dogonić plan zobowiązań, a z drugiej zakłady muszą wydać force przeznaczoną w budżecie na kulturę, a czasu mało, grudzień, koniec roku. A czy nie lepiej rozłożyć tę robotę na cały sezon? Po co? I tak szafa gra. プロプロプロプロプロプロプロ Radio z lufcikiem. A właściwie powiedz mnie pan, co to jest ta telewizja? Radio z lufcikiem. To znaczy jak to? Zwyczajnie w tym miejscu, gdzie masz pana na michcia na aparacie kawałek rypsu czy innej franely, lufcik będzie zrobiony. Ale w jakim celu? Żeby było widać, co się w środku dzieje i dalszym kantom zapobiec. Jakim kantom? Czarowaniu publiki za pomocą tak zwanego złudzenia ludzkiego ucha, czyli akustyki. Co proszę? Mniejsza o to. Nie połapiesz się panna Michcia. To są sprawy naukowe. Jednym słowem teraz siedziem przed radiem jak ciemniaki i na słowo musiem wierzyć w każdy bajer, jaki nam dyrekcja radia zakłada. Słyszymy, dajmy na to, tak zwany reportaż z pustyni i puszczy. Noc ciemna jak wielkie nieszczęście, tylko blady księżyc oświetla Beduina, którym pędzi co koń, wyskoczy, zanim z fatalnym rykiem zapycha tygrys. A jak jest naprawdę? W biały dzień w ciepłym pokoju w dyrekcji na myśliwieckiej ulicy siedzi dwóch facetów, Jeden za pomocą blatu od wiedeńskiego krzesła i dwóch połówek włoskiego orzecha odstawia tak zwany tentent konia. Drugi trzyma na kolanach kota i ściska go w międzyczasie za ogon. Kot ryczy jak trzech tygrysów. A teraz weźmiem na przykład taką operę Halki. Kiedy my, spłakane jak dzieciaki, siedziem przy głośnikach i serce nam się ściska, bo nieszczęsna halka skacze jak raz do morskiego oka i własnoręcznie słyszymy plusk wody, ona w tym samym czasie siedzi w trajlebusie 54 i poszuwa na kawę do marca na Plac Krzyży, bo to odstawia za nią reżyser za pomocą miednicy z ciepłą wodą i trzepaczki do bicia piany. Przy telewizji tego już nie będzie. Nie będzie już w dziecinnej audycji czerwonego kapturka 120 kilo żywej wagi i 3 metry obwodu w talii. Nie będzie faceta z brodą, który piskliwym głosem udziela porad dla karmiących matek jako ciocia Jagusia. Wszystko naocznie i na żywca. A najwięcej to się cieszę, że przyszła czarna godzina na tego lebiegie, co o szóstej rano gimnastykę uskuteczniać nas zmusza w desusach na dywaniku. A sam pod kordłą leży, i jedną ręką walczyka na fortepianie podgrywa i jeszcze sztorcuje, żeby się uwijać. I raz, i dwa, i trzy, i przysiad. Przysiad? owszem, ale razem. Wyłaś pan spod kordły i na dywanik, i raz, i dwa, i trzy, ale razem z nami, bo radio słuchacze w lufcik patrzą. Dmuchnij pan w balonik. W celu powiększenia bezpieczeństwa samochodowego w Warszawie podczas karnawału będą lada dzień zaprowadzone tak zwane próbne baloniki. Cóż to mianowicie są za baloniki? Jak donosi prasa, cała maszyneria wynalazku dwóch młodych krakowskich doktorów składa się z rurki szklanej, wypełnionej dwiema warstwami mielonego szkła i zakończonej balonikiem koloru żółto-pomarańczowego o pojemności około litra. Otóż więc, jak w te rurkie dmucha małe dziecko albo nawet dorosły mężczyzna, który od paru dni kieliszka wódki nie widział, balonik zachowuje się Przyzwoicie i nie zmienia koloru. Ale o wiele przystawiemy go do z warszawskiemu szoferowi i każemy mu chuchać, balonik natychmiastowo zaczyna nam wykazywać, ile było kolejek. Przy średniej ilości tylko pół balonika z pomarańczowego zamienia się na zielon Jeżeli natomiast nadużycie było znaczniejsze, balon przybiera kolor szczypiorku. Powyżej litra pęka z hukiem. Wynalazek ten jest niezmiernie doniosły i może nareszcie, jak się to mówi, położy kres. Bo do tej pory badanie szoferaków na tę okoliczność było faktycznie mocno utrudnione. Jeżeli się rozchodzi o starożytny sposób za pomocą zwyczajnego chuchu, to nie był on nigdy na 100% pewny. Mieliśmy, co prawda, w naszej milicji wybitnych specjalistów, którzy po jednym chuchnięciu mogli postawić następującą diagnozę: Dwie setki czystej korniczonek, znowuż dwie setki, jajeczko mole, duże jasne z wianuszkiem, wynik ogólny podgazowany. Ale raz, że tych facetów była niedostateczna ilość, a po drugie, że taką ekspertyzę można przeprowadzić wyłącznie samemu, znajdując się na czczu. A milicja musi czuwać nad ruchem kołowym w Warszawie i po śniadaniu, i po obiedzie, i po kolacji, a nawet po imieninach w rodzinie. Drugim znowu sposobem był egzamin z wymowy. Przydało się takiego podejrzanego o alkoholizm kierowcy i kazało mu się prędko powiedzieć te słowa. Drabina z powyłamywanymi szczeblami. Drabinę nawet najwięcej zabalsamowany kizior wymówił bez błędu. Ale na szczeblach już ledko tylko podkropiony facet leżał bezapelacyjnie. Wychodziło mu albo pomywowałanymi, albo połamywałamami. Albo jeszcze gorzej. No i rzecz jasna, że zamykali go z miejsca. Jednakowoż trafiali się przytomniaki, że nie tylko drabinę, ale wiersze niejakiego przybosia pod największym gazem deklamowali bez najmniejszego feleru. Toteż musiem się cieszyć, że dzięki tym młodym doktorom będziemy mogli chodzić po Warszawie bez narażenia życia pod samochodem, nawet osobiście znajdując się coś niecuś pod muchą. Tylko ciekawy jestem, czy ten aparat oprócz wódki wykazuje także samo tak zwane duże ciepłe z charakterem, to znaczy grzane piwo pół na pół z gołdą sprzedawane przez niektóre litościwe budki na mieście ale przypuszczam, że wykazuje, bo te doktorzy pomimo młodego wieku muszą być duże fachowcy, na szczot wypicia w miejscu i na wynos. W każdym bądź razie trzeba ich jeszcze pochwalić i zadbałość o tak zwane ładne podejście. Takie sprawdzanie szoferów przez milicję w sobotni wieczór karnawałowy będzie wyglądało jak masowa impreza uliczna ekspresu wieczornego pod tytułem Dymuchnij pan w balonik z łaskawym udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Kołowego. Amerykanka Już parę lat Gienia stale i wciąż głowy mnie suszyła, żeby koniecznie fotel-łóżko, czyli tak zwaną Amerykankę, sprawić Na co ci, kochanie, ty moje, ta podrzegaczka wojenna, mówię Przecież leguralne łóżko posiadamy, a siedzi się doskonale na krzesełkach No tak, ale jak ktoś z rodziny przyjedzie i chce zanocować, pamiętasz jak się męczem? Faktycznie, jak w zeszłym roku na Wielkanoc wujo Wężyk z ciocią Wężykową z miasta Łodzi do nas przyjechali, ciocia wymeldowała się Gieni do łóżka na moje miejsce. Wujo spał pod stołem jak pod baldachimem, a ja ze szwagrem piekutoszczakiem w szafie. Powodziło nam się tam co prawda nie najgorzej, bo Gienia trzymała w szafie gąsior leczniczego spirytusu. To się zawsze pociągało. Pose tuchnie do poduszki. Fakt, faktem, spirytus był na mrówkach w charakterze lekarstwa na romantyz, ale przepisowe siłę posiadał. Szwagier troszkę narzekał, że mrówki po ciemku łyka, ale światła bojęliśmy się zapalać, żeby na co i jak jest, nie sporutowała. Z wujem gorsza kwestia wyszła. Jak chciał wstać w nocy, żeby się wodę napić, Wyrżnął się w o oblad stołu także guzy wielkości pardesa, czyli palestyńskiej pomarańczy, na głowie mu wyskoczył, a niezależnie całe święcone ze stołu na podłogie nam wygruził. Toteż geniuchna się uparła, żeby w tym roku koniecznie Amerykankę kupić. Próbowałem ją od tego odstręczyć. Gieniochna mówię, gorszego nieszczęścia narobisz. W jaki sposób? A w taki, że z amerykanką żartów nie ma. Automat posiada. Co to znaczy? Zaraz ci wytłumaczę. Otóż uważasz, mój koleżka, niejaki kropidłowski, ten dziobaty, ten dziobaty, kupił sobie właśnie taką amerykankę, mebel prima, ostatni krzyk techniki. Jak ci wiadomo, ta amerykanka w dzień wygląda jak głęboki, wygodny fotel. Wieczorem się roztwiera, i przetwarza się z łatwością w szerokie, mięciutkie łóżko. Ale cóż, kiedy jest narowista? To znaczy, że co? Znaczy się, że jak się ktoś na niej położy, niezewłocznie się zatrzaskuje i znowuż jest wygodny, głęboki fotel. No a ten, co się położył, znajduje się rzecz jasna w środku. I krzyczy? Nie, otrzymuje sprężyną w potylice i z miejsca przytomność traci. Kropidłowski o mały włos teścia w ten desen postradał. No i co? Złożył? Leklamację? Owszem, złożył. Centrala Meblowa na piśmie mu odpowiedziała, że to drobiazg, Amerykanka jest w pierwszorzędnym stanie, tylko za czuły automat posiada i zamienili mu na inszą. I ta jest lepsza? Owszem, ale znowuż absolutnie nie czuła. Jak ją raz roztworzył, wcale się nie dała zamknąć. To Toteż Kropidłowski nakrył ją Kilimem i zrobił z niej tak zwanego leniwca. Ale ty się boją na niej kłaść, żeby się kiedy w nocy znienacka nie zamkła. Nie kupuj geniuch na Amerykanki, bo jeszcze może mieć sprawę o ciociobójstwo. A genia na to. Muszę mieć Amerykankę i szkoda mrugać. W ten czas jej tłumacie, że to nie jest takie łatwe, że ludzie po meble po pół roku od czwartej rano w ogonkach przed sklepem na placu Trzech Krzyży stoją. A niezależnie trzeba przedstawić świadectwo szczepienia ospy, dowód obywatelstwa, akt ślubu, zaświadczenie Komitetu Domowego o złożeniu złomu i metali nieżelaznych, wyciąg z życiorysu o zwalczaniu stonki i nieposiadaniu obrotu bezgotówkowego oraz krewnych za granicą. Jednym słowem, trzeba, jak się to mówi, przynieść trzy podania, klucz od mieszkania i fotografię ojca, a oprócz tego postarać się o jakieś przyzwoite kumoterstwo. Nic ją to nie obeszło. Dwa tygodnie latałem, za czem to wszystko załatwił. Wstałem o trzeciej w nocy, ustawiłem się w kolejce pod tym sklepem i stoję. Dziwiło mnie tylko troszkę, że sam jeden ten ogonek stanowi. Ale jak tylko roztworzyli, wpadłem do środka, podlatam do jakiegoś faceta, który za biurkiem tam siedział i mówię. Proszę pana, tu metryka, tu obywatelstwo, tu stonka, tu obrót, tu metale nieżelazne, tu fotografia ojca. A jeżeli się rozchodzi o kumoterstwo, to znam osobiście Piernikiewicza z Wydziału Mebli Giętych Wyplatanych. Spojrzał się na mnie jak na wariata i pyta się. Po co to? Jak to, po co? Amerykanki chcę kupić. Proszę bardzo, niech pan wybierze. Jak to, niech pan wybierze? To fotografia ojca niepotrzebna? Oczywiście, że nie. i świadectwo ślubu? Naturalnie, że nie. I Stonka zbyteczna? Rozumie się, niech pan wybiera mebel zaraz panu dam paragon do kasy. A po towar się mam zgłosić za półtora roku? Ależ nic podobnego. Jutro panu odeślemy. To jest gotowa do sprzedania? Rzecz jasna. I można kupić Amerykankę w każdej chwili. Nie tylko Amerykankę, ale tapczan, kredens, szafę. Co pan tylko zamówi? Tak, to ja poproszę o książkę Zaleń. Dlaczego? Bo tu się balona z klienta robi, śmichy, chichy ze świata pracy uskutecznia, prymaprylu w połowie kwietnia urządza. Facet zaczął się tłumaczyć, że nic podobnego, że w centrali meblowej niemożebnie się wszystko zmieniło, że każdy jeden mebel można z łatwością otrzymać, że braków już prawie nie ma i temuż podobnież. Prosiłem, żebym nie uszczypał w policzek, bo się chce przekonać, że to nie sen. Przekonałem się. Ale dopiero jak mnie przysięgie złożył na radę zakładowe i zaklął się na personalnego, wybrałem Amerykankę kryte czerwonym rypsem i przywiezłem do domu. Jak przyjechała rodzina, naradziliśmy się z genią że nie ciocia, tylko wujo Wężyk będzie spał na Amerykance. Starszy człowiek, Polska Ludowa niewiele już się po nie może spodziewać. Amerykanka działa planowo – ale mimo tego namówiłem wuja na testament. Teraz wszyscy śpiemy spokojnie. Zwłaszcza, że wyrób państwowy, w razie czego pogrzeb odbędzie się na koszt państwa. Ma takiej kobiety. Wybrałem się z geniuchną do Narodowego Teatru na wzruszające sztukie życia rodzinnego zachodnich, ma się rozumieć, Szkopów. Ojciec profesor, ciepła klucha, syn powiedz, synowa pufka, mama kawał cholery na kółkach, bo na nogi nie może chodzić, i wózkiem się posługuje. Jednym słowem, rodzinka w kit mi na szybę, jak to się mówi. Ale rozrywka duża i pouczająca. A zaczęło się od tego, że jakżeśmy przyszli do tego teatru, zwróciło naszą uwagę, że poważny facet w ciemnym garniturze z setki eksportowej, taki jakiś ala dyrektor, latatami nazad po tak zwanym hallu. Na zegarek patrzy i co i raz na ulicę wygląda. Czym bliżej siódmej było, tym więcej z nerw wychodził. Woźnych się o coś pytał. Kontrolera zaczepiał i w ogólności ganiał tam i nazad jak kot z pęcherzem. Dziwiło nas to mocno. To nic innego nie jest, geniuchna, mówię koniec końców do małżonki, tylko królowa ma tu przyjechać. Nie, nie może być! Przekona się, zwiedza Warszawę, od deski do deski, to i tu przyjedzie. Bardzo się gieniuchna ucieszyła, bo nigdy jeszcze nie widziała królowej w wielkości naturalnej, i zdenerwowane w najwyższym stopniu zaczęliśmy latać za tym facetem. Już było po trzecim dzwonku, kiedy szum się na ulicy zrobił, jakieś samochody zaczęli podjeżdżać, główne drzwi się otworzyły i ktoś z niemożebnym hukiem wtoczył do teatru dużą, cynkową, familijną balię. Gieniuchna krzykła. Jest, jest królowa! Coś ty z Balią, mówię do niej a dlaczego nie? A może Cedet zwiedzała i jak raz Balię dawali, nie ma kobiety, żeby nie wzięła? Królowa, nie królowa, każda się skusi, a niezależnie jest to osobistość gospodarna nie czytałeś w prasie że chociaż w drodze o obiad w Warszawie zrobiła i gości na niego zaprosiła. O obiedzie owszem, czytałem. Ale o przepierce nie. Przestaliśmy się sprzeczać, bo po pierwszej bali pokazała się druga, trzecia i dziesiąta. Jakieś świątecznie ubrane osoby ich wtaczali. Niektóre oprócz tego mieli kubły i durszlaki. Widocznie i świta królewska się obkupiła w cynkowe naczynia, zaznacza gienia i widzę, że przybladła z zazdrości. Podlatam do jednego eleganckiego faceta, który z widłami do teatru przyjechał i pytam się, czy w Brukseli też tych rzeczy dostać nie można. I on mnie dopiero wyjaśnił, że wycieczka nie jest z Brukseli, tylko z Konina. Nie miał czasu dłużej ze mną rozmawiać, bo leciał na salę, ale z widłami go nie wpuścili i musiał zdać do szatni, gdzie rozgrywali się rozdzierające sceny. Publiczność ani rusz nie chciała się rozstawać ze swoim blaszanym towarem. Balie nam poginą, łopaty się pomieszają, rozpaczali widzowie, ale nie było rady. Powoli się wszystko uciszyło, światło zgasło i przedstawienie się zaczęło. Tylko gienia gdzieś mnie kamfory dostała. Przepadła kamień woda. Dopiero podczas ostatniego aktu jakiś hałas się zrobił przy drzwiach Pokazało się, że to gieniuchna ma życzenie na salę balie wtoczyć. Nie doszło do tego. Musiała zostawić na dole, ale brytfanny nie oddała. Położyła mnie ją na kolanach i mówi. Z ledwością zdążyłam do cetetu przed zamknięciem. Taką jemlitanie wyczytałam, że chociaż ja nie z wycieczki, musiele mnie balie i brytfankę sprzedać. Nie miałbyś sernika na wielkanoc.” Jak publika potem z tego przedstawienia wychodziła, to taki był raban, byż dęk, szczęk i huk, że konie się na ulicy płoszyli, a przechodnie uciekali na drugie stronę, bo myśleli, że się teatrwali. Niemcy podobali nam się nadzwyczaj. Gienia zachwycona mówiła, że nigdy jeszcze nie wyniosła ze sztuki tyle korzyści. Pełną ofertę wydawnictwa audioclub.pl i domu wydawniczego Bellona znajdą Państwo na stronach www.audioclub.pl i www.bellona.pl. Zapraszamy! Prawa autorskie niniejszego nagrania są zastrzeżone. Zarówno całość, jak i jego fragmenty nie mogą być wykorzystane w jakiejkolwiek formie bez zgody wydawnictwa audioklub.pl i domu wydawniczego kodach, a ostatnio już w samochodzie. Z ulicy żeśmy go tylko słyszeli, ale słabo, bo okna zamknięte. Nie tak jak państwo. No, staraliśmy się dać pełny program. Usprawiedliwiam się skromnie zażenowany tymi pochwałami. Faktycznie pełny. Może nawet ciut, ciut za długi. Pod koniec publika zaczęła się nawet troszkę urywać. Ale tylko siedząca bliżej drzwi. Zamkliśmy później na klucz ale ze dwadzieścia parę osób zdążyło jeszcze prysnąć. Wśród obustronnych serdeczności rozstaliśmy się z miłym eks-warszawiakiem. Ale w dwie godziny później w restauracji wojewódzkiego miasta, gdzie jedliśmy kolację, przypomniały mi się jego słowa. Wywołane to było faktem, że sąsiedni stolik zajmował właśnie ów pośpieszny zespół. Nawiązałem rozmowę z kierownikiem i w delikatnych słowach zwróciłem mu uwagę na niesolidny stosunek do tak ważnego zadania. Spojrzał na mnie zdziwiony i żywo zaprzeczył. Nic podobnego, szafa gra! Jak to szafa gra? No, zwyczajnie. Wszystko jest w najlepszym porządku zadanie wykonane w terminie i na sto procent chociaż z wielkimi trudnościami. Ale się pracuje. Odwalam cztery koncerty dziennie w półtorej godziny. To chyba niemożliwe. Niech pan posłucha. Mam zespół ośmiuosobowy. Dzielę go na cztery części po dwie osoby. Zaczynamy jednocześnie w czterech świetlicach. W jednej koleżanka Caproni tańczy taniec z mieczami Haczaturiana i kolega Karuzo-Wysmyk śpiewa samotnego harmonistę. W drugiej kolega Molski recytuje Ojca zadrzumionych i grzybobranie, a gromicówna... Interpretuje ukryńcy trzy dziewicy. Wolnicz z Gama i Dzianką zaczynają w trzeciej pieśnią dokerów i Sabiną Piesek przed sądem. Na czwartym zakładzie Szypuła Rewencki zasuwa szumią jodły, a ja ich wszystkich robię na szarą, wieokonikiem Potem szufladki, taksówki czekają, Chacaturian przeskakuje z samotnym harmonistą na miejsce Sabiny Piesek, ojciec zadżumionych zabiera trydewicy i zapycha z nimi tam, gdzie szumią jodły, jodły z konikiem, gazu i wio na miejsce Hacza Safagra. szafa gra! Ale czasem się podobno zacina. Bardzo rzadko. No a wtedy z tą Marią z halki na schodach... O, wtedy to siła wyższa. Ojcu zadrzumionych kicha nawaliła i cały plan wysiadł. Jątka trzeba było wcześniej ściągnąć za frak ze straty, bo sabinie piesek zrobiła się dziura na dwadzieścia minut. Ale wszystko piorunem się załatało. Gorzej bywa. O, taki na przykład Teat Wielki Ścielencic. Stale gra grzy. Niech Oleś to puści! Zdawałoby się, że odwieczny konflikt zięcia z teściową przeszedł już dawno do anegdoty z siwą brodą. Coraz częściej daje się słyszeć o wypadkach, że młody człowiek zaczyna bywać w celach matrymonialnych u córeczki, a skończy się wszystko cywilnym ślubem, schodzącą na takich samych wiśniowych koturnach, w takiej samej do kolan garsonce mamusią. A jednak bywają jeszcze na świecie klasyczne teściowe, wojujące z zięciami, i to właśnie z powodu ślubu cywilnego. Ale niech mówią strony. To było, proszę Wysokiego Sądu, tak, wyjaśnia młody człowiek w brązowej, unrowskiej jodełce, pan Aleksander Mrówka, oskarżony o pobicie teściowej. Pani Melani Skubiszewskiej za pomocą gaśnicy przeciwpożarowej systemu strażak w jednym z kin stołecznych. Mamusia żony, ta właśnie dana pani Skubiszewska, nie uważa, proszę Sądu Wysokiego, reformy rolnej stanu małżeńskiego i uparła się, że ślub w parafii ma być najpierw, a w magistracie potem. Ja tam znowuż jestem neutralny i o kwestie formalne mnie się nie rozchodzi, tylko o te tak zwane dozgonne miłość małżeńskie. To Toteż jak się okazało, że w parafii zapowiedzie jeszcze nie wyszli, a w magistracie śluby mogą podrożyć, no bo rzeczywiście o wiele tramwaje zdrożeli, elektryczność zdrożała, gaz tylko patrzyć, jak pójdzie w górę. Mówię do narzeczonej! Choć Zosia najpierw załatwić w magistracie, no i ma się rozumieć, poszliśmy. podpisaliśmy się w książce, ten ów magistracki ala ksiądz pieczątkie przyłożył no i jadziemy na wesele. Ale ale co pan opowiada? To zajście miało miejsce nie w magistracie, ani na weselu, tylko w kinie. Ale na weselu się zaczęło. Dlatego też detalicznie wszystko, jak było, muszę zaznaczyć. Nie mogę powiedzieć, przyjęcie pani Skubiszewska urządziła nie z gorsze. Gości było dwadzieścia parę osób, gramofon dwusprężynowy, czyli wesele, można powiedzieć, formalne. Tylko, że jako trzeciej w nocy wziąłem swoje małżonkie pod rączkę i zamiarowaliśmy się udać do kuchni na tak zwany spoczynek, Mamusia żony łap za klamkę i nie puszcza. Po mojem trupie mówi. Najpierw do parafii, a potem do kuchni. I nie wpuściła nas. Nie dość na tem. Sak i sztywniak mnie wręczyła i razem z gośćmi kazała iść do domu. Kawaler jesteś, Oleś, że zamykali go z miejsca. Jednakowo trafiali się przytomniaki, że nie tylko drabinę, ale wiersze niejakiego przybosia pod największym gazem deklamowali bez najmniejszego feleru Toteż musiem się cieszyć, że dzięki tym młodym doktorom będziemy mogli chodzić po Warszawie bez narażenia życia pod samochodem Nawet osobiście znajdując się coś niecoś pod muchą tylko ciekawy jestem, czy ten aparat oprócz wódki wykazuje także samo tak zwane duże ciepłe z charakterem, to znaczy grzane piwo pół na pół z gołdą sprzedawane przez niektóre litościwe budki na mieście. Ale przypuszczam, że wykazuje, bo te doktorzy pomimo młodego wieku muszą być duże fachowcy na szczot wypicia w miejscu i na wynos. W każdym bądź razie trzeba ich jeszcze pochwalić i zadbałość o tak zwane ładne podejście. Takie sprawdzanie szoferów przez milicję w sobotni wieczór karnawałowy będzie wyglądało jak masowa impreza uliczna ekspresu wieczornego pod tytułem Dymuchni Pan w balonik z łaskawym udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Kołowego. Amerykanka Już parę lat Gienia stale i wciąż głowę mnie suszyła, żeby koniecznie fotel-łóżko, czyli tak zwaną Amerykankę, sprawić. Na co ci, kochanie, ty moje, ta podżegaczka wojenna, mówię. Przecież leguralne łóżko posiadamy, a siedzi się doskonale na krzesełkach. No tak, ale jak ktoś z rodziny przyjedzie i chce zanocować, pamiętasz, jak się męczem... Faktycznie, jak w zeszłym roku na Wielkanoc wujo Wężyk z ciocią Wężykową z miasta Łodzi do nas przyjechali, ciocia wymeldowała się Gieni do łóżka na moje miejsce. Wujo spał pod stołem jak pod baldachimem, a ja ze szwagrem piekuto szczakiem w szafie. Powodziło nam się tam co prawda nie najgorzej, bo Gienia trzymała w szafie gąsior leczniczego spirytusu. To się zawsze pociągało. Pose tuchnie do poduszki. Fakt faktem, spirytus był na mrówkach w charakterze lekarstwa na romantyz, ale przepisowe siłę posiadał. Szwagier troszkę narzekał, że mrówki po ciemku łyka, ale światła bojęliśmy się zapalać, żeby gieniuchna, co i jak jest, nie sporutowała. Z wujem gorsza kwestia wyszła. Jak chciał wstać w nocy, żeby się wodę napić, wciąż wołomina, czyli też kobyłki. No tak, ale nie było rady, bo lepsze miasta już pozajmane. Nazwa nazwą, ale podobnież i prezenta ładne dostał. Nie powiem, panna młoda, owszem, otrzymała dużo praktycznych rzeczy, ale on podobnież tylko coś z galanterii, jakieś podwiązki od króla dostał i szlus. W każdym razie wesele miał ładne. Czytałem w ekspresie, że podobnież taki był tłok, że trzydzieści siedem osób odwieźli do szpitala. To znowuż nic ważnego. Jak u nas na słodowcu niejaki biskupszczak, piekarza-syn, się żenił, pogotowie sześć razy obracało. Nie tylko cały orszak, nie tylko dwie pary teściów i państwo młodzi, ale dozorca domu i czterech policjantów sześć tygodni na chirurgicznej sali u świętego Rocha przeleżeli. Sztuk razem sześćdziesiąt dwie. To było wesele. Nie możemy być zbyt wymagalne. Czasy oszczędnościowe, powojenne. No, tak jest. Dawniejsze wesela po tygodniu trwali. A tu podobnie z tego samego dnia państwo młode zabrali manatki i chodzą na prowincję, gdzie panna młoda mieszkanie na letniakach posiada. Usiedli sobie podobnie z tym mężem przy piecu, po szklance herbaty wypili i on jej radio nastawia. Tylko zaczęło grać, a ona się zrywa, gałkę przekręca i zamyka. Po mojemu miała rację, bo nie na to się za mąż wychodzi, żeby radia słuchać. No tak jest, ale o wiele mąż ma życzenie, nie trzeba się z nim sprzeczać. Lubi radio, niech go cholera weźmie, niech słucha. No tak. Ale o wiele on przez pomyłkę Warszawę nastawił i akurat nadawali słuchowisko z uroczystego kwaszenia kapusty z społem. To mogła się zdenerwować. A no jeżeli tak, to mogła. Muszla. Z opakowaniem jest na ogół lepiej. Cóż, kiedy są artykuły, których mimo najlepszych chęci sprzedawców nie da się opakować? Na przykład taka muszla. Oczywiście nie mam tu na myśli muszli morskiej, służącej do ozdoby mieszkania, ale zwykłą muszlę, tak zwaną toaletową. Niby nic takiego. Piękny, biały, fajansowy przedmiot o aerodynamicznych, można powiedzieć, kształtach. U dołu zwężony, zakończony z jednej strony kolankiem, a z drugiej pięknie, który z tych młodziaków. Nie, to wiedły tak podjeżdżają stajnią. Zwyczajnie, no, dorożkarskie. Mm, możliwe. No to w taki sposób wstaw ich pan za choinkę, bo mgłości można dostać. Nie mogę. Przedstawienie się zaczyna. Wielkie pretensja do państwa wnoszę. Dla króla o krzesło proszę. Król siada na środku pokoju i deklamuje z przejęciem. Jam król Herut, pan nad nadpany, niebo z gwiazdamy, woda z rybamy, ziemia z kwiatamy, powietrze z ptakami. To wszystko leży pod mojemy nogami. Na mój rozkaz, na moje zawołanie niech mnie tu fet marszałek stanie. Mientus weź no widły troszkę w lewo, bo faktycznie niemożebnie się ich odczuwa. Diabeł przekłada widły do lewej ręki i przedstawienie toczy się dalej, pozostawiając po sobie na długo miłe wspomnienie. Półdzielcze czworaczki. Co pan powiesz, panie krówka, do tych łódzkich kantowanych czworaczków? Do jakich czworaczków? To pan nie wie, że w swoim czasie w mieście łodzi czworaczki na świat przyszli. No owszem, no czytałem, ale dlaczego pan mówi, że kantowane? Nie było ich czterech? Owszem, na sztuki się zgadzają. Czterech było, tylko że nie wszyscy w Łodzi się porodzili i każdy inszą mamusię miał. Wiesz pan, że to rzadkość? Cud. Nie cud, tylko kant. Rozchodzi się o to, że jedna szemrana łodzianka wykompinowała na mieście trzech małych pętaczków, dorzuciła jednego swojego i kazała im czworaczki odstawiać. Zleciała się publika, gazety na papier to wzięły i interes poszedł jak lalka. Z całej Polski ludzie zaczęli się zjeżdżać, force przysyłać i pościel. Pieluchy wagonamy nadchodzili, a samych wózeczków na rysorkach z ceratowemy budkami sztuk do trzydziestu nadeszło. Patrz pan, kto by się z którą będziemy mogli chodzić po Warszawie bez narażenia życia pod samochodem. Nawet osobiście znajdując się coś niecoś pod muchą. Tylko ciekawy jestem, czy ten aparat oprócz wódki wykazuje także samo tak zwane duże ciepłe z charakterem, to znaczy grzane piwo pół na pół z gołdą sprzedawane przez niektóre litościwe budki na mieście. Ale przypuszczam, że wykazuje, bo te doktorzy pomimo młodego wieku muszą być duże fachowcy na szczot wypicia w miejscu i na wynos. W każdym bądź razie trzeba ich jeszcze pochwalić i zadbałość o tak zwane ładne podejście. Takie sprawdzanie szoferów przez milicję w sobotni wieczór karnawałowy będzie wyglądało jak masowa impreza uliczna ekspresu wieczornego pod tytułem Dymuchni pan w balonik z łaskawym udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Kołowego. Amerykanka Już parę lat Gienia stale i wciąż głowy mnie suszyła, żeby koniecznie fotel-łóżko, czyli tak zwaną Amerykankę, sprawić. Na co ci, kochanie, ty moje, ta podrzygaczka wojenna, mówię. Przecież leguralne łóżko posiadamy, a siedzi się doskonale na krzesełkach. No tak, ale jak ktoś z rodziny przyjedzie i chce zanocować, pamiętasz, jak się męczem... Faktycznie, jak w zeszłym roku na Wielkanoc wujo Wężyk z Ciocią Wężykową z miasta Łodzi do nas przyjechali, Ciocia wymeldowała się Gieni do łóżka na moje miejsce. Wujow spał pod stołem jak pod baldachimem, a ja ze szwagrem piekuto szczakiem w szafie. Powodziło nam się tam co prawda nie najgorzej, bo Gienia trzymała w szafie gąsior leczniczego spirytusu. To się zawsze pociągało. Posetuchnie do poduszki. Fakt, faktem, spirytus był na mrówkach w charakterze lekarstwa na romantys, ale przepisowe siłę posiadał. Szwagier troszkę narzekał, że mrówki po ciemku łyka, ale światła boiliśmy się zapalać, żeby geniuchna, co i jak jest, nie sporutowała. Z wujem gorsza kwestia wyszła. Jak chciał wstać w nocy, żeby się wodę napić. Wyrżnął się w ciemię oblad stołu także guzy wielkości pardesa, czyli palestyńskiej pomarańczy na głowie mu wyskoczył, a niezależnie całe święcone ze stołu na podłogie nam wygruził. Toteż geniuchna się uparła, żeby w tym roku nie tak jak państwo. No, Staraliśmy się dać pełny program. Usprawiedliwiam się skromnie zażenowany tymi pochwałami. Faktycznie pełny. Może nawet ciut, ciut za długi. Pod koniec publika zaczęła się nawet troszkę urywać, ale tylko siedząca bliżej drzwi. Zamkliśmy później na klucz, ale ze dwadzieścia parę osób zdążyło jeszcze prysnąć. Wśród obustronnych serdeczności rozstaliśmy się z miłym eks-warszawiakiem. Ale w dwie godziny później w restauracji wojewódzkiego miasta, gdzie jedliśmy kolację, przypomniały mi się jego słowa. Wywołane to było faktem, że sąsiedni stolik zajmował właśnie ów pośpieszny zespół. Nawiązałem rozmowę z kierownikiem i w delikatnych słowach zwróciłem mu uwagę na niesolidny stosunek do tak ważnego zadania. Spojrzał na mnie zdziwiony i żywo zaprzeczył. Nic podobnego, szafa gra! Jak to szafa gra? No, zwyczajnie. Wszystko jest w najlepszym porządku. Zadanie wykonane w terminie i na sto procent chociaż z wielkimi trudnościami. Ale się pracuje. Odowalam cztery koncerty dziennie w półtorej godziny. To chyba niemożliwe. Niech pan posłucha. Mam zespół ośmiuosobowy. Dzielę go na cztery części po dwie osoby. Zaczynamy jednocześnie w czterech świetlicach. W jednej koleżanka Caproni tańczy taniec z mieczami Haczaturiana i kolega Karuzo-Wysmyk śpiewa samotnego harmonistę. W drugiej kolega Molski recytuje Ojca Zadrzumionych i grzybobranie, a gromicówna interpretuje ukryńcy trzy dziewicy. Wolnicz z Gama i Dzianką zaczynają w trzeciej pieśnią dokerów i Sabiną Piesek przed sądem. Na czwartym zakładzie Szypuła Rewencki zasuwa szumią jodły, a ja ich wszystkich robię na szaro, wijokonikiem Potem szufladki, taksówki czekają, Chacaturian przeskakuje z samotnym harmonistą na miejsce Sabiny Piesek, ojciec zadżumionych zabiera trydewicy i zapycha z nimi tam, gdzie szumią jodły, jodły z konikiem, gazu i wio na miejsce Hacza Safagra. szafa gra. Ale czasem się podobno zacina. Bardzo rzadko. No a wtedy z tą Marią z Halki na schodach... O, wtedy to siła wyższa. Ojcu zadrzumionych kicha nawaliła i cały plan wysiadł. Jątka trzeba było wcześniej ściągnąć za frak ze strady, bo Sabinie Piesek zrobiła się dziura na dwadzieścia minut. Ale wszystko piorunem się załatało. Gorzej bywa. O, taki na przykład teat Wielki Ścielencic. Stale gra Grzech i Rewizora w dwóch połówkach. W jednej świetlicy pierwszy i drugi akt, w drugiej trzeci i czwarty. Publiczność sobie potem przegrane. My to znaczy kto? Znaczy mężczyźni. Nie rozumiem. Przewróć pan kartkę i czytaj pan o, tu. Przeczytałem nagłówek. W toku naszej ankiety, czy mężczyzna powinien współdziałać w pracach gospodarsko-domowych? Pan Teoś spojrzał na mnie z ironicznym triumfem wzruszyłem ramionami, nie rozumiejąc o co mu chodzi. Nic, nic, czytaj pan dalej. Czytałem. Odpowiedź uczestniczki ankiety brzmiała. Jestem mężatką od pół roku i udało mi się podzielić z mężem obowiązki domowe tak, że nie jestem wcale wiecznie zapracowana, a mąż jest oprany i najedzony i zupełnie zadowolony, spełniając wiele domowych prac, których nauczyłam go i przyzwyczaiłam wykonywać, a które zdaje mu się, że spełnia z własnego dobrego serca. Pan Teoś splunął symbolicznie. Two, ciapciak chlebiega, niewidymka, ale to jeszcze nic. Ja ci redaktor dalej. Dalej było. Oto w paru słowach rozkład naszego dnia. Mąż wstaje do pracy o godzinie piątej trzydzieści. Nie budząc mnie, odgrzewa sobie na gazie ugotowaną wieczorem owsiankę. Na twarzy pana piecyka odbiło się coś jakby współczucie. — Owsiankę, sirota, uważasz Pan. Wieczorem gotuje, a o piątej odgrzewa. I to uważasz Pan nie dla kaczek, ale osobiście dla siebie. Na śniadanie, owsiankie opycha. Na powiece pana piecyka zaperliła się za. Otarł ją szybko wierzchem dłoni i szepnął. Ale dobrze tak łobuzowi, zagajaj pan dalej. Myję po sobie filiżankę i talerzyk. Ja wstaję o siódmej. Ona, uważasz pan, o siódmej! Spojrzałem na pana Teosia z wyrzutem. Niech pan nie przerywa. No dobrze, nie będę, ale nerwy i pana szanownego opuszczą, jak pan przeczytasz, troszkę dalej. Mąż czyści buty sobie i mnie. Często zmywa naczynia, ceruje sobie skarpetki, lubi zamiatać i zaciągać podłogę. Zawiesza firanki po praniu, przyszywa sobie guziki i nie wygląda na niezadowolonego. Nie wygląda? Faktycznie nie wygląda. Czasu cholera nie ma na wyglądanie. Zaciągnie podłogi, to przepierkie zaczyna, skończy przepierkie, to oczka w pończochach łapie. A ta jego boginia w tym czasie w łóżku leży. Śniadanie jej poda, ona obsztorcuje go jak się należy, że kawa za zimna i wstaje, bo się do i po kolacji, a nawet po imieninach w rodzinie. Drugim znowuż sposobem był egzamin z wymowy. Prydało się takiego podejrzanego o alkoholizm kierowcy i kazało mu się prędko powiedzieć te słowa. Drabina z powyłamywanymi szczeblami. Drabiny, nawet najwięcej zabalsamowany kizior wymówił bez błędu. Ale na szczeblach już letko tylko podkropiony facet leżał bezapelacyjnie. Wychodziło mu albo pomywowałanymi, albo połamywałamami. Albo jeszcze gorzej. No i rzecz jasna, że zamykali go z miejsca. Jednakowoż trafiali się przytomniaki, że nie tylko drabinę, ale wiersze niejakiego przybosia pod największym gazem deklamowali bez najmniejszego feleru. Toteż musiem się cieszyć, że dzięki tym młodym doktorom będziemy mogli chodzić po Warszawie bez narażenia życia pod samochodem, nawet osobiście znajdując się coś, nie pod muchą. Tylko ciekawy jestem, czy ten aparat oprócz wódki wykazuje także samo tak zwane duże ciepłe z charakterem, to znaczy grzane piwo pół na pół z gołdą sprzedawane przez niektóre litościwe budki na mieście. Ale przypuszczam, że wykazuje, bo te doktorzy pomimo młodego wieku muszą być duże fachowcy na szczot wypicia w miejscu i na wynos. W każdym bądź razie trzeba ich jeszcze pochwalić i zadbałość o tak zwane ładne podejście. Takie sprawdzanie szoferów przez milicję w sobotni wieczór karnawałowy będzie wyglądało jak masowa impreza uliczna ekspresu wieczornego pod tytułem Dymuchni Pan w balonik z łaskawym udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Kołowego. Amerykanka Już parę lat Gienia stale i wciąż głowy mnie suszyła, żeby koniecznie fotel łóżko, czyli tak zwaną Amerykankę sprawić Na co ci, kochanie, ty moje, ta podżegaczka wojenna, mówię Przecież leguralne łóżko posiadamy, a siedzi się doskonale na krzesełkach No tak, ale jak ktoś z rodziny przyjedzie i chce zanocować, pamiętasz jak się męczem? Faktycznie, jak w zeszłym roku na wielkanoc wują wężyk z ciocią wężykową z miasta Łodzi do nas przyjechali, ciocia wymeldowała się gieni do łóżka na moje miejsce. Wuj spał pod stołem jak pod baldachimem, a tego nerwowy jestem, rozumiesz pan? Skarcony turysta szuka o w sąsiadce z lewej strony, ale już pierwsza próba kończy się dlań tragicznie. Nie szczyp się pan! Zosia, kto cię uszczypał? Pyta z daleka mąż właścicielki szamotowego piecyka. Ten ów, co za mną stoi? Jak się pan prowadzisz? Dlaczego mnie pan żonę szczypiesz? Co proszę? Ja tę panią szczypię? W jakim celu? Nie udawaj pan greka, nie wiesz pan w jakim celu mężczyzna szczypie uroczą kobietę? Daj pan spokój, urocza to ona jest dla pana, bo pan nie ma innego wyjścia. — A dla pana jaka jestem? — zaperzyła się pani Zosia. — Dla mnie jesteś pani wydra na kołnierz do palta. — Oleś, w go! — Nie mogę, za daleko stoję, ale służę ci rurą, kochanie ty moje. Tu pan Oleś wręczył małżonce dwumetrowej długości rurę. Pani Zosia z prawą ujęła ją za kolanko i grzmotnęła swego przeciwnika w kapelusz. Z rury buchnął potężny, przypominający eksplozję miny słup sadzy. Czarna chmura spowiła świat. Kiedy opadła, okazało się, że wszyscy pasażerowie wyglądają jak silny oddział kominiarzy po ciężkiej pracy wracających do domowych pieleszy. Obywatele spojrzeli po sobie i rzucili się na pana Olesia. Na szczęście, szofer krzyknął. Brukowa, wysiadać! Samochód przystanął, okazyjna jazda była skończona, komieniarze porwali swoje paczki i, lekko się tylko otrzepując, pobiegli do domów. Mąż oczka łapie. Jak tylko pan piecyk wszedł, od razu wiedziałem, że zaszło coś ważnego. I to w nieprzyjemnym rodzaju. A gdy gwałtownym ruchem rzucił mi na biurko jakieś czasopismo, upewniłem się, że znowu zawiniła prasa. Spojrzałem na barwną okładkę z podobizną efektownej szatynki w lamparcim futrze i odczytałem tytuł: Moda i życie praktyczne. Byłem zdumiony. Pan, panie Teosiu, czytuje tygodniki poświęcone modzie? Pan interesuje się tym zagadnieniem? Tak, odpowiedział ponuro, ciężko siadając na fotelu tak, pokazuje się, że wszystko powinno się czytać i wydobyła z opresji. Ponieważ z powodu targów Gdynia była przepełniona, cudem znaleźli pokój, ale tylko jeden. Następnego dnia Wyjechali do Sopotu. Wrócili po dwóch tygodniach razem jako narzeczeni. Fotografię ciaputka pan Roman wyrzucił przez okno między stacjami Gdańsk Oliwa i Gdańsk Wrzeszcz. Niech Oleś to puści! Zdawałoby się, że odwieczny konflikt zięcia z teściową przeszedł już dawno do anegdoty z siwą brodą. Coraz częściej daje się słyszeć o wypadkach, że młody człowiek zaczyna bywać w celach matrymonialnych u córeczki, a skończy się wszystko cywilnym ślubem, schodzącą na takich samych wiśniowych koturnach, w takiej samej do kolan garsonce mamusią. A jednak bywają jeszcze na świecie klasyczne teściowe wojujące z zięciami i to właśnie z powodu ślubu cywilnego. Ale niech mówią strony. To było proszę wysokiego sądu tak wyjaśnia młody człowiek w brązowej unrowskiej jodełce pan Aleksander Mrówka oskarżony o pobicie teściowej pani Melani Skubiszewskiej za pomocą gaśnicy przeciwpożarowej systemu strażak w jednym z kin stołecznych mamusia żony ta właśnie dana pani Skubiszewska nie uważa proszę sądu wysokiego reformy rolnej stanu małżeńskiego i uparła się że ślub w parafii ma być najpierw a w magistracie potem. Ja tam znowuż jestem neutralny i o kwestie formalne mnie się nie rozchodzi, tylko o te tak zwane dozgonne miłość małżeńskie. To tyż jak się okazało, że w parafii zapowiedzie jeszcze nie wyszli, a w magistracie śluby mogą podrożeć, no bo rzeczywiście, o wiele tramwaje zdrożeli, elektryczność zdrożała, gaz tylko patrzyć jak pójdzie w górę. Mówię do narzeczonej. Chodź Zosia najpierw załatwić w magistracie. No i ma się rozumieć, poszliśmy. Podpisaliśmy się w ksiądzce, ten ów magistracki ala la ksiądz pieczątkie przyłożył, no i jadziem na wesele. Ale, ale co pan opowiada? To zajście miało miejsce nie w. Do realiów otrzymanych od redaktora dodałem od siebie tylko woźnego i kota. Reszta była gotowa. Hmm. Welodromy i ślizgawki. Ślizgawka miała zawsze w Warszawie duży odbyt. W dolinie szwajcarskiej i na placu Wareckiem nasze pradziadki zasuwali na kalfaskach albo śniegórkach walczyka nad modrem Dunajem, aż iskry szli z lodu. Troszkę faktycznie dracznie to wyglądało, trzeba przyznać, jak facet z brodą, ale generał Kuropatkin w celindrze i futrze na cybetach holendrował z laleczką w sportowej sukni z trenem i w kapeluszu, na którym dwie jaskółki się całowali w sporem ogródku. Albo znowuż mąż wątłej budowy ciała popychał przed sobą na żelaznym krzesełku z płozami swoją dozgonną miłość, 250 fontów, czyli stolki żywej wagi. A ona, karakułową mówką usteczka sobie zasłaniała od wiatru i szeptała do niego. Melodie mylić, idioto, to nie jest Mazur, to jest walc. Ale po większej części, tak dzisiaj jak i w dawniejszym czasie, większą część klienteli ślizgawkowej stanowili młodziaki. Za moich młodych lat na Wareckiem Placu Ślizgawki już nie było. Dolina, owszem, egzystowała, ale najwięcej uczęszczała Warszawa do Saskiego Ogrodu, gdzie na zamarzniętej sadzawce ślizgali się wszyscy bez różnicy płci i wieku, a wojskowa orkiestra litewskiego pułku piechoty z Nowowiejskiej ulicy zaiwaniała walca, na sopkach manżuli, bo jak raz w ten czas wojna rosyjsko-japońska się toczyła. Oprócz saskiego ogrodu druga duża ślizgawka była, gdzie dzisiaj Muzeum Narodowe. Tu już w... Trzy Ewy. No i kiedyż pan wraca do Warszawy, panie Walery? Zagadnąłem pana wątróbkę, gdyśmy się spotkali rano na Iwonickim Deptaku. Ech, tylko patrzeć, wpadnę jeszcze na dzień, dwa na tę odzyskaną wystawę do Wrocławia i smaruję prosto do siebie na szmulki. Bo wiesz pan, Bogiem a prawdą, jużem się mocno stęsknił za tą naszą rozbebeszoną stolicą kochaną. Jak się człowiek przyzwyczai do gruzów, to go zieloność męczy. No nie można żyć stale i wciąż w saskiem ogrodzie. Bez tramwajów, także smutno. Przyciśli pana rodaki do ściany, także oczy panu szanownemu na wierzch wyleźli. Toś pan wiedział, że róg, życie, a tu za dużo luzu. No i sam się dziwię, ale za zagienią tęsknotę odczuwam, a także samo za szwagrem piekutuszczakiem. Widząc, że oblicze pana Walerego zasnuła mogła wspomnieć. przerwałem je pośpiesznie. A jak się pan czuje? Pomogły panu wspaniałe Iwonickie wody? Rzecz jasna że pomogli. Raptus byłem, byle czego nerwowy się robiłem, a teraz, patrz pan, mucha mnie już pięć minut po nosie chodzi, a mnie to nie przeszkadza, niech ją cholera weźmie, nie chodzi, palcem nie ruszę. A już najwięcej spodobała mnie się ta borowina. Na oko zwyczajne uważasz pan błoto, że obrzydliwość spojrzeć, a okazuje się, że lekarstwo na romantys. Darcie miałem w kolanach, wzięłem jedne takie kąpiel i jakby ręką odjął. Co pan mówi? Po jednym zabiegu? Hmm, to niemożliwe. Niech ja skonam, a było uważasz pan tak. Poszłem na te borowinę, ale że widzę długi ogonek romantyków czeka, wtrężoliłem się na waleta do tej łazienki z drugiej strony. Żywożem się rozebrał i dawaj się tem błotem smarować tak, jak mnie doktor kazał. Zabłociłem się, uważasz pan, jak nieboskie stworzenie, oczów nie było mnie widać. Jak się leczyć, to się leczyć, myślę sobie. Położyłem się na takim łóżku i leżę. Patrzę. A tu drzwi się otwierają i zdrętwiałem. Trzy kobiety wchodzą. Broneta, blondyna i taka mięszana. Krępowało pana to, że był pan nieubrany? Nie, nie o to mnie się rozchodziło. Tylko o to, że oni byli rozebrane do rosołu. Każda jedna za Ewę w raju. Myślę sobie, krewa. Bez pomyłki do damskiej łaźni wlazłem. Jako facet z salonowym otrzaskaniem przymknąłem na razie oczy, ale to jedno, to do swoim grubym, unrowskim garniturze i patrzył zazdrością na kąpiących się. Wreszcie czwartego dnia w przystępie rozpaczy wydobył z walizy kąpielówki panny Bzibzi, Bzi, piersi ozdobił sobie kretonowym opalaczem, na głowę włożył kapelusz i poszedł na plażę. Budził olbrzymią sensację. Mężczyźni patrzyli nań z drwiącymi uśmiechami, kobiety odwracały się z obrzydzeniem, matki zasłaniały dzieciom oczy. Zrozumiał, za kogo go brano. Poszedł daleko brzegiem morza, usiadł na wydmie i cicho zapłakał. Nagle usłyszał radosne okrzyki: Bzibzia! Bzibzia! wołały ku niemu dwie czy trzy młode kuracjuszki, klaszcząc w ręce i biegnąc w jego stronę. Gdy się zbliżyły, stanęły jak wryte. – Skąd pan ma kostium bzibzi? Bzi? – zapytały razem. – To panie znają bzibzie? – Znamy, znamy, a ten kostium poznałybyśmy w piekle. Ciaputek przywiózł go jej ze Sztokholmu. Pan Roman opowiedział im swoją przygodę. Panienki znały na szczęście adres bzibzi. Bzi. Była w Ciechocinku. Pan Roman zadepeszował do niej niezwłocznie i terminowo – na trzeci dzień otrzymał odpowiedź. Postąpił pan jak nędznik. Od przyjazdu siedzę w pensjonacie w podróżnym płaszczu i czytam monitor. Przyjechać natychmiast do Gdyni. Spotkamy się na dworcu czwartek dwudziesta. Walizkę trzymać w ręku. Już od osiemnastej chodził pan Roman z walizką w ręku po dworcu w Gdyni. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło wreszcie podejrzenie milicjantów. Poproszono go na posterunek. — Czyja to walizka? — zagadnął surowo jeden stróż prawa. — Moja — odrzekł niepewnym głosem pan Roman. Milicjanci otworzyli walizkę i ryknęli śmiechem. Wszystkie rzeczy uznano za szaber z ziem odzyskanych. Pana Romana zamknięto do wyjaśnienia w areszcie. Tu o dwunasty w nocy znalazła go bzibzia i wydobyła z opresji. Ponieważ z powodu targów gdynia była przepełniona, cudem znaleźli pokój, ale tylko jeden. Następnego dnia wyjechali do Sopotu. Wrócili po dwóch tygodniach razem jako narzeczeni. Fotografię ciaputka pan Roman wyrzucił przez okno między stacjami Gdańsk-Oliwa i gdańsk Wrześć. A okazuje się, że lekarstwo na romantyz. Darcie miałem w kolanach, wzięłem jedne takie kąpiel i jakby ręką odjął. Co pan mówi? Po jednym zabiegu? Hmm, to niemożliwe. Niech ja skonam! A było uważasz pan tak. Poszłem na te borowiny, ale że widzę długi ogonek romantyków czeka, wtrężoliłem się na waleta do tej łazienki z drugiej strony. Żyworzem się rozebrał i dawaj się tem błotem smarować, tak jak mnie doktor kazał. Zabłociłem się, uważasz pan, jak nieboskie stworzenie? Oczów nie było mnie widać. Jak się leczyć, to się leczyć, myślę sobie. Położyłem się na takim łóżku i leżę. Patrzę, a tu drzwi się otwierają i zdrętwiałem. Trzy kobiety wchodzą, broneta, blondyna i taka mięszana. – Krępowało pana to, że był pan nieubrany? – Nie, nie o to mnie się rozchodziło, tylko o to, że oni byli rozebrane do rosołu. Każda jedna za Ewę w raju. – Myślę sobie, krewa. Bez pomyłki do damskiej łaźni wlazłem. Jako facet z salonowym odszaskaniem przymknąłem na razie oczy, ale to jedno, to drugie, same mnie się roztwierało. Co tu robić, jak pragnę zdrowia? Z rozpaczy zacząłem to tu, to tam grubiej błota sobie dorzucać, żeby mnie trudniej było poznać. Z miejsca przestałem żałować, że tu ze mną nie ma. Ładnie bym wyglądał, jakby mnie tak między temy, ewamy nakryła. A tu na dobitek nieszczęścia, jedna niemożebnie zabłocona, co koło mnie leżała, zapytanie mnie robi. Czy pani też chce mieć dzieci? — Owszem, ale niekoniecznie — mówię piszczącym głosem. — Słyszałam, się to podobnież męczące. Jakoś mnie nie poznała, ale ciągle miałem mojra, co będzie, jak się mnie umyć każą. Już chciałem, było nie było, w charakterze oblepionej błotem kalikatury do swojego mieszkania w wypoczynkowym domu pryskać, ale kąpielowa popchła mnie pod prysznic. — Masz pan pojęcie, co się działo? Jak błoto ze mnie obleciało — Trzy Ewy zemgleli, a kąpielowa dawaj mnie ganiać. Złapałem ubranie pod pachę i cudem najechałem do lasu. I co pan powiesz? Strzykanie w kolanach z miejsca mnie przeszło i więcej do Borowiny, żeby mnie doktor na kolanach prosił, nie pójdę. Przygoda istotnie niemiła, ale przyzna pan, że Iwonicz pod sprężystym kierownictwem dyrektora Gójskiego podnosi się stale z wojennego zaniedbania. Przyzna pan również, że... Udostępnienie kuracji w uzdrowiskach światu pracy to osiągnięcie niezwykłej doniosłości. A ja nie powiem. Safa Gra. Wieczory artystyczne na zakładach pracy to bardzo pożyteczna i przyjemna akcja. Przy czym trzeba wyjaśnić, że nie odbywają się one na dachach tych zakładów, tylko w środku, nieraz w bardzo pięknych świetlicach. Dlaczego się mówi, że na zakładach nie wiadomo, ale tak się mówi. Sam bardzo chętnie biorę udział w takich wieczorach jako recytator własnych utworów. Mam nawet sporo związanych z tym miłych wspomnień. Niedawno w wymieszanym literacko-koncertowym zespole byłem na pewnym śląskim zakładzie pracy. Przyjmowano nas bardzo przychylnie, a po koncercie jeden ze starszych widzów gorąco ściskając mi rękę rzekł bardzo, bardzo dziękujemy. Ogromnie nam się wszystko podobało. No wprost do zachwytu. Ładnie państwo grali, śpiewali i te pana humory. He he. Też oblecą. Nie można powiedzieć jednym słowem koncert mówiąc po warszawsku w deseczki. Bo ja, panie szanowny, stary warszawiak tylko jako spalony teraz tu zamieszkuję. Faktycznie odstawili państwo robotę no czysto, akuratnie, bez braków marnego słowa nie da się powiedzieć. Mucha nie siada. Nie tak jak inne zespoły, co tutaj bywają. Jak po ogień wpadną, odpędzlują na chybcika parę piosenek czy deklamacji okolicznościowych i chodu. Śpieszą się do innej świetlicy. Na przykład w zeszłym tygodniu byli tu jedni artyści, to tak się śpieszyli, że jeden z nich, gruby, mały, w okularach, przed ostatnią zwrotkę... Szumią jodły na gór szczycie, śpiewał na schodach, a ostatnio już w samochodzie. Z ulicy, żeśmy go tylko słyszeli, ale słabo, bo okna zamknięte. Nie tak jak państwo. No staraliśmy się dać pełny program. Usprawiedliwiam się skromnie zażenowany tymi pochwałami. Faktycznie pełny, może nawet ciut, ciut za długi. Pod koniec publika zaczęła się nawet troszkę urywać. Ale tylko siedząca bliżej drzwi. Zamkliśmy później na klucz, ale ze dwadzieścia parę osób zdążyło jeszcze prysnąć. Wśród obustronnych serdeczności rozstaliśmy się z miłym eks-warszawiakiem. Ale w dwie godziny później w restauracji wojewódzkiego miasta, gdzie jedliśmy kolację, przypomniały mi się jego słowa. Wywołane to było faktem, że sąsiedni stolik zajmował właśnie ów pośpieszny zespół. Nawiązałem rozmowę z kierownikiem i w delikatnych słowach zwróciłem mu uwagę na niesolidny stosunek do tak ważnego zadania. Nieżelaznych wyciąg z życiorysu o zwalczaniu stonki i nieposiadaniu obrotu bezgotówkowego oraz krewnych za granicą. Jednym słowem, trzeba, jak się to mówi, przynieść trzy podania, klucz od mieszkania i fotografię ojca, a oprócz tego postarać się o jakieś przyzwoite kumoterstwo. Nic ją to nie obeszło. Dwa tygodnie latałem, za czem to wszystko załatwił. Wstałem o trzeciej w nocy, ustawiłem się w kolejce pod tym sklepem i stoję. Dziwiło mnie tylko troszkę, że sam jeden ten ogonek stanowię. Ale jak tylko roztworzyli, wpadłem do środka, podlatam do jakiegoś faceta, który za biurkiem tam siedział i mówię. Proszę pana, tu metryka, tu obywatelstwo, tu stonka, tu obrót, tu metale nieżelazne, tu fotografia ojca. A jeżeli się rozchodzi o kumoterstwo, to znam osobiście Piernikiewicza z Wydziału Mebli Giętych Wyplatanych. Spojrzał się na mnie jak na wariata i pyta się. Po co to? Jak to po co? Amerykankie chcę kupić proszę bardzo niech pan wybierze. Jak to niech pan wybierze? To fotografia ojca niepotrzebna? Oczywiście, że nie. A i świadectwo ślubu? Naturalnie, że nie. I stonka zbyteczna? Rozumie się niech pan wybiera. Mebel zaraz panu dam paragon do kasy. A po towar się mam zgłosić za półtora roku? Ależ nic podobnego. Jutro panu odeślemy. To jest gotowa do sprzedania? Rzecz jasna. I można kupić Amerykankę w każdej chwili. Nie tylko Amerykankę, ale tapczan, kredens, szafę. Co Pan tylko zamówi? Tak, to ja poproszę o książkę zażaleń. Dlaczego? Bo tu się balona z klienta robi śmichy chichy ze świata pracy uskutecznia. prymaprylu w połowie kwietnia urządza. Facet zaczął się tłumaczyć, że nic podobnego, że w centrali meblowej niemożebnie się wszystko zmieniło, że każdy jeden mebel można z łatwością otrzymać, że braków już prawie nie ma i temuż podobnie. Prosiłem, żebym nie uszczypał w policzek, bo się chce przekonać, że to nie sen. Przekonałem się. Ale dopiero jak mnie przysięgie złożył na radę zakładowe i zaklął się na personalnego, wybrałem amerykankę kryte czerwonym rypsem i przywiezłem do domu. Jak przyjechała rodzina, naradziliśmy się z genią, że nie ciocia, tylko wujo Wężyk będzie spał na Amerykance. Starszy człowiek, polska ludowa niewiele już się po nie może spodziewać. Amerykanka działa planowo. Ale mimo tego namówiłem wuja na testament. Teraz wszyscy śpiemy spokojnie. Diabeł pod gazem. Wielkim urozmaiceniem świąt na targówku, Nowym Brudnie, Szmulowiźnie i Kamionku były przez długie lata występy tak tzw. Herodów. Dziś zwyczaj ten upada, nieliczne jednak ich zespoły krążą jeszcze w okresie Bożego Narodzenia po przedmieściach Warszawy. Jak wygląda przedstawienie takiej trupy w mieszkaniu państwa Koralików na ulicy Świętego Wincentego, postaramy się zobrazować poniżej. Podczas ożywionej zabawy świątecznej na korytarzu rozlega się dzwonek ręczny. Chwilę później wchodzi do mieszkania alegoryczna postać, w której łatwo poznać anioła i mówi: Przepraszam Państwa, zapytanie zadaję, Czy można w tym mieszkaniu przedstawić króla Heroda? Owszem, o wiele ma się rozumieć, nic nie zginie, to dlaczego nie? Pani szanowna, zdaje się, dwuznacznie nasz obcięła. Jako anioł zmuszony jestem się obrazić. Broń Boże! Nie posądzam, ale wszyscy wiedzą, że z Herodami same złodzieje chodzą. W zeszłym roku w naszym domu Herody dwie poduszki i ścienny zegar legurator wynieśli. To nie z naszej partii. Tamte byli spelcowizny, a my jesteśmy z nowego brudna i takie mamy wychowanie, że pieniądze mogą na stole leżeć i grosz podczas przedstawienia nie zginie. Do rozmowy nagle wtrąca się diabeł, który wszedł z resztą trupy. Tak, tak, pani Koralikowa, ja ręczę. W imię ojca i syna głos poznaja osoby nie widzę. — Nic dziwnego, bo maskie diabelskie mam na twarzy, ale zaraz zdejmę, to się pani przekona, z okoliczność. Tu szatan zdejmuje maskę. — Pan Miętus? — W osobistej osobie. Całuję rączki, ściskam za polędwiczkie. Pierw bym się śmierci spodziewała, aniżeli że pan Miętus za diabła z Herodamy chodzi. Ja od małego szczeniaka, u nas w rodzinie ta rola z ojca na syna przychodzi. Ja jestem czwartym diabłem z kolei, a także samo dyrekcję całego przedstawienia mam pod sobą. No, wiele tak to ma się rozumieć, prosimy Heroda nam odegrać. Dobra jest, zajwania Jolek, ale z kanapy odzywa się gospodarz lokalu. — Zara, zara, nic pilnego. Najpierw musiem razem wypić jednego. — O, co to, to, to... — bufet go, w bufet! Stadion szalał. W powietrzu krzyżowały się namiętne, pełne ognia okrzyki. — Kolka, nie daj się! W michę go to luć, w michę! Ze szczytu olbrzymiego fabrycznego komina, gdzie ulokowało się kilku niepłacących mecenasów w boksu, dolatywały wołania: Hakami to luchna! Hakami! Na całej widowni, nie wyłączając milicji i orkiestry, jeden był tylko człowiek, któremu nie udzieliło się ogólne podniecenie. Z chłodnym angielskim prawie spokojem. Gryzł solone amerykańskie fistaszki, strzymanej na kolanach sporej puszki, i mówił sceptycznie do sąsiada. Lipa, mordobicie w watowanych rękawiczkach. Kudy tam boksowi do francuskiej walki. Dawniej byli Herkulesy. Sztuka w sztukę każdy jeden dziesięć pudów ważył, gęsi jak nic na kolację opchnął i półmisek kartofli a za godzinę apiać był głodny i na nowo mógł wbijać w krzyże. Pamiętam jednego Turka z wielkim, kindziorowatym łbem jak komoda. Takie miał siłę, że nikt mu nie mógł dać rady. W tych włosach cała ikra mu widocznie siedziała. — Co mają, panie szanowny, kindziory do fizycznej siły? — zapytał ze zdziwieniem sąsiad. — Z kim się pan sprzeczasz? Zajrzyj pan do starożytnego testamentu, to się pan przekonasz. W dawniejszych czasach był taki siłacz, co miał takie szopę na łbie, jak ten Turek, o którym miałeś pan zaszczyt ode mnie przed chwilą słyszeć. Do fryzjera za żadne pieniądze nie chciał iść, aż nareszcie narzeczona mówi mu przed Wielkanocą. Idźże do cholery, ostrzyj się trochę na święta, bo wstyd mnie w towarzystwie robisz. Ten czas się dopiero przyznał, że nie może, bo w tych włosach cała jego siła siedzi. A muszę szanownemu panu zaznaczyć, że oprycha to był jakich mało. Każdemu bił na cement. Takim prawem wszyscy się go bojeli. Wojsko na niego wysyłali, a on całemu pułkowi soldatów kota popędził. Koniec końców jeden generał zbajerował jego narzeczone, żeby jem pomogła do niewoli go wziąć. Tak też się stało. Zagazował się ten dany siłacz na pestkę i położył się kimać. A narzeczona maszynkę spod poduszki wyjęła, raz razerem do skóry go obstrzygła, i dała znać generałowi. Przyszli sołdaci i zabrali go jak swojego. Każden pentak mógł go potem ile chciał zobaczyć, a on nawet palcem nie mógł ruszyć. Taki się zrobił, — No i sam się dziwię, ale za genią tęsknotę odczuwam, a także samo za szwagrem piekutuszczakiem. Widząc, że oblicze pana Walerego zasnuła mogła wspomnień, przerwałem je pośpiesznie. — A jak się pan czuje? Pomogły panu wspaniałe iwonickie wody? — Rzecz jasna, że pomogli. Raptus byłem, byle czego nerwowy się robiłem, a teraz... Patrz pan, mucha mnie już pięć minut po nosie chodzi, a mnie to nie przeszkadza, niech ją cholera weźmie, nie chodzi, palcem nie ruszę. A już najwięcej spodobała mnie się ta borowina. Na oko zwyczajne uważać Pan błoto, że obrzydliwość spojrzeć, a okazuje się, że lekarstwo na romantyz. Darcie miałem w kolanach, wzięłem jedne takie kąpiel i jakby ręką odjął. Co pan mówi? Po jednym zabiegu? Hmm, to niemożliwe. Niech ja skonam, a było uważasz Pan tak. Poszłem na te borowinę, ale że widzę długi ogonek romantyków czeka, wtrężoliłem się na waleta do tej łazienki z drugiej strony. Żywo, się rozebrał i dawaj się tem błotem smarować tak, jak mnie doktor kazał. Zabłociłem się, uważasz pan, jak nieboskie stworzenie, oczów nie było mnie widać. Jak się leczyć, to się leczyć, myślę sobie. Położyłem się na takiem łóżku i leżę. Patrzę, a tu drzwi się otwierają i zdrętwiałem. Trzy kobiety wchodzą: broneta, blondyna i taka mięszana. Krępowało pana to, że był pan nieubrany? Nie, nie o to mnie się rozchodziło, tylko o to, że oni byli rozebrane do rosołu. Każda jedna za Ewę w raju. Myślę sobie, krewa. Bez pomyłki do damskiej łaźni wlazłem. Jako facet z salonowym odszaskaniem przymknąłem na razie oczy, ale to jedno, to drugie same mnie się roztwierało. Co tu robić, jak pragnę zdrowia? Z rozpaczy zacząłem to tu, to tam grubiej błota sobie dorzucać, żeby mnie trudniej było poznać. Z miejsca przestałem żałować, że tu ze mną nie ma. Ładnie bym wyglądał, jakby mnie tak między temy, ewamy nakryła. A tu na dobitek nieszczęścia, jedna niemożebnie zabłoczona, co koło mnie leżała, zapytanie mnie robi. Czy pani też chce mieć dzieci? — Owszem, ale niekoniecznie — mówię piszczącym głosem. — Słyszałam, się to podobnież męczące. Jakoś mnie nie poznała, ale ciągle miałem mojra, co będzie, jak się mnie umyć każą. Już chciałem, było nie było, w charakterze oblepionej błotem kalikatury do swojego mieszkania w wypoczynkowym domu pryskać, O um, ekspertyzę można przeprowadzić wyłącznie samemu, znajdując się na czczo. A milicja musi czuwać nad ruchem kołowym w Warszawie. I po śniadaniu, i po obiedzie, i po kolacji, a nawet po imieninach w rodzinie. Drugim znowu sposobem był egzamin z wymowy. Przydało się takiego podejrzanego o w kierowcy i kazało mu się prędko powiedzieć te słowa. Drabina z powyłamywanymi szczeblami. Drabiny nawet najwięcej zabalsamowany kizior wymówił bez błędu. Ale na szczeblach już letko tylko podkropiony facet leżał bezapelacyjnie. Wychodziło mu albo pomywowałanymi, albo połamywałamami, albo jeszcze gorzej. No i rzecz jasna, że zamykali go z miejsca. Jednakowoż trafiali się przytomniaki, że nie tylko drabinę, ale wiersze niejakiego przybosia pod największym gazem deklamowali bez najmniejszego feleru. To też musiem się cieszyć, że dzięki tym młodym doktorom będziemy mogli chodzić po Warszawie bez narażenia życia pod samochodem, nawet osobiście znajdując się coś nieco pod muchą. Tylko ciekawy jestem, czy ten aparat oprócz wódki wykazuje także samo tak zwane duże ciepłe z charakterem, to znaczy grzane piwo pół na pół z gołdą sprzedawane przez niektóre litościwe budki na mieście. Ale przypuszczam, że wykazuje, bo te doktorzy pomimo młodego wieku, muszą być duże fachowcy na szczot wypicia w miejscu i na wynos. W każdym bądź razie trzeba ich jeszcze pochwalić i zadbałość o tak zwane ładne podejście. Takie sprawdzanie szoferów przez milicję w sobotni wieczór karnawałowy będzie wyglądało jak masowa impreza uliczna ekspresu wieczornego pod tytułem Dymuchni pan w balonik z łaskawym udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Kołowego. Amerykanka Już parę lat Gienia stale i wciąż głowę mnie suszyła, żeby koniecznie fotel-łóżko, czyli tak zwaną Amerykankę, sprawić Na co ci, kochanie, ty moje, ta podżegaczka wojenna, mówię Przecież leguralne łóżko posiadamy, a siedzi się doskonale na krzesełkach No tak, ale jak ktoś z rodziny przyjedzie i chce zanocować, pamiętasz jak się męczem... Faktycznie, jak w zeszłym roku, na Wielkanoc zwoływały węż na wypadek uszkodzenia roweru. Te jazdy w celach naukowych kończyli się bardzo często z centrowaniem koła albo złamaniem widelca. Jeżeli taki początkujący cyklista posiadał w fundusie na reperację, płacił koszta i otrzymywał z powrotem marynarkę. O ile nie posiadał, również marynarkę nazad dostawał. Tylko, że z dodatkiem. Dyrektor zamykał na chwilkę kasę, brał chłopaka do kantorka i tam za pomocą połówki rowerowej gumy pouczał go, jak trzeba na przyszłość jeździć, żeby interesu na straty nie narażać. Troszkę to bolesne byli wykłady, ale w opanowaniu maszyny bardzo pomagające. Ale mniejsza z tym, dzisiaj mówimy o ślizgawce. Dużo tych lodowych dni nie było, bo co i raz jakiś niż barometryczne czy tam inne chmury pierzaste odwilż w Warszawie przynosili. Ale teraz się zmieniło. Dzisiejsze łyżwiarze mogą sobie gwizdać na kłębiastu mordziaste chmury i na południową ciepłą mrzawkę, bo założyliśmy sobie ślizgawkę na elektrycznej lodówce. Ciepłe fale mogą sobie do Warszawy zapychać, jeżeli mają takie życzenie. Nam nie przeszkadza. Przekręcamy wyłącznik, lodówkę puszczamy w ruch i w okoniku ślizgamy się jak anioły. Ta sztuczna ślizgawka powstała u nas na Łazienkowskiej ulicy. Mało kto jeszcze o niej wie, ale powolutku Warszawiacy się schodzą. Podobnież parę dni temu nazad przyszło wieczorową porą dwóch facetów i pytają się woźnego. Panie szanowny, czy tu jest ta elektryczna ślizgawka torwar? Tu. A czy możemy skorzystać? Nie, na razie ślizgają się tylko sportowcy. Kiedy my nie mamy życzenia się ślizgać, chcieliśmy tylko pół literka zamrozić. Rzecz jasna, że takich łyżwiarzy nie będzie się wpuszczało na torwar. Noworoczne baloniki. Dawniej w Sylwestra śnieg obowiązkowo padał w Warszawie. Toteż nie szemroletkami i Warszawami, jak dzisiaj zapychała publika na zabawy, tylko przepisowo, jak się należy, sankami. Dzwoneczki słychać było po wszystkich ulicach od Zbawiciela do Chłodnej, od Powązek do Brudna. Na dziasz, na targówku, jeden młodziak w mężatce się zakochał i żyły sobie frajerzyna na przecią. Potem na obrusie krwią napis w te słowa skopiował. Anielciu, kocham cię! Napis z wykrzyknikiem na końcu był już gotów, tu krew w dalszym ciągu się leje, w ten czas samobójca myśli sobie, o czym więcej będę do cholery pisał. Wystarczy i chciał krew zatamować. Ale nie mógł, no to ma się rozumieć, buch w taksówkę i do pogotowia. W tym właśnie tymczasowym szpitalu się leczył, a obrus pogotowił na pamiątkę wręczu w charakterze rzadkiego arcydzieła sztuki ale niezależnie pijaki znowuż wygrane bo jak dawniej pogotowie takiego pokancerowanego oliwę do domu odwiezło i ślubnej małżonce wręczyło ona jeszcze od siebie tłuczkiem coś nie mu dołożyła a teraz obecnie skoro jeżeli w szpitalu leży i obłożnie chorego odstawia żona z kwiatami go odwiedza no nie tak tak pogotowie to pożyteczna instytucja Kinofikacja Panie Krówka, co się z panem stało? Jak pan wyglądasz? W samochodowej katastrofie wziąłeś pan udział, czy jak? Oczy potwona żony, Twarz na krzyż oblepiona plasterkami Rękaw na agrawkach, Połowy włosów też pan zdaje się nie posiadasz Nie śmiej się pan z cudzego nieszczęścia Mnie dziś, a pana jutro W kinie byłem Co pan mówisz? To, co pan słyszysz, idę sobie wczoraj przez chmielne i patrzę, że ogonek tylko do Bracki, a nie do nowego światu, jak zawsze. To też powiedziałem sobie: Dzisiaj, Feluś, się dostaniesz. A trzeba panu wiedzieć, że od wojny jeszcze nie były. Stanuję, ma się rozumieć w ten ogonek i stoi. A była, uważasz pan, dziesiąta rano. Pogoda ładna, nawet chwilowo, i słońce się pokazywało. To też myślę sobie: można postać. Ale było to przecież. Półdzielcze czworaczki. Co pan powiesz, panie krówka, do tych łódzkich kantowanych czworaczków? Do jakich czworaczków? To pan nie wie, że w swoim czasie w mieście łodzi czworaczki na świat przyszli. No owszem, no czytałem, ale dlaczego pan mówi, że kantowane? Nie było ich czterech? Owszem, na sztuki się zgadzają. Czterech było, tylko że nie wszyscy w Łodzi się porodzili i każdy inszą mamusię miał. Wiesz pan, że to rzadkość? Cud. Nie cud, tylko kant. Rozchodzi się o to, że jedna szemrana łodzianka wykombinowała na mieście trzech małych pętaczków, dorzuciła jednego swojego i kazała im czworaczki odstawiać. Zleciała się publika, gazety na papier to wzięły i interes poszedł jak lalka. Z całej Polski ludzie zaczęli się zjeżdżać, force przysyłać i pościel, pieluchy wagonamy nadchodzili, a samych wózeczków na rysorkach z ceratowemy budkami sztuk do trzydziestu nadeszło. Patrz pan, kto by się spodziewał, że w Łodzi coś podobnego potrafią ludzie wykompinować. Warszawa by się nie powstydziła, bo przecież to nasze rodaki sprzedali frajerom z prowincji tramwaj, most, kolumny króla Zygmunta i główny dworzec na dancing wynajęli. Ale czworaczki to też nie lichy wynalazek. Co pan chcesz, wyrabia się łódź przy nas pomalutku. Przez te autobusy w niespełna trzy godziny z Piotrkowskiej jesteś pan na marszałkowski. Jeżdżą ludzie tam i nazad i kultura się rozchodzi. Tylko właśnie to przykre, że wszystko się wysypało. Już od początku podejrzliwe się wydawało niektórym, co te czworaczki widzieli, że nie bardzo do siebie podobne. Czworaczka prawo kropka w kropkie braciszka przypominać tak, że przeważnie muszą być ponumerowane. A tu jeden czarny, kindziorek, drugi blondy, świński kolorek, trzeci piegowaty, jak wielkie nieszczęście, a czwartego znowu szerano rano i wieczór trzeba było brzytwom golić z powodu silnego zarostu na brodzie. Hmm, zalewać, pan. Skaż mnie Bóg, prawdę mówię, broda mu w ciepłej poduszce w trymiga odrastała, bo dwadzieścia dziewięć lat sobie liczył i przedtem, za czym go ta paniusia za czworaczków zgodziła, cyrku numer jeden za lilliputa się zatrudniał z powodu małoletniego wzrostu. Przez niego właśnie ta cała draka się zrobiła. W jaki sposób przez niego? A w taki, że raz ta mamusia poleciała na pocztę po forsę, a jemu kazała bracisków bawić, przewijać i temu podobnież. I co się robi? W tym trakcie przychodzą dwie paniusie z prezentem. Poszłem na te borowinę, ale że widzę długi ogonek romantyków czeka, wtrężoliłem się na waleta do tej łazienki z drugiej strony. Żywożem się rozebrał i dawaj się tem błotem smarować tak jak mnie doktor kazał. Zabłociłem się, uważasz pan jak nieboskie stworzenie, oczów nie było mnie widać. Jak się leczyć, to się leczyć, myślę sobie. Położyłem się na takim łóżku i leżę. Patrzę, a tu drzwi się otwierają i zdrętwiałem. Trzy kobiety wchodzą bruneta, blondyna i taka mięszana. Krępowało pana to, że był pan nieubrany? Nie, nie o to mnie się rozchodziło, tylko o to, że oni byli rozebrane do rosołu. Każda jedna za Ewę w raju. Myślę sobie, krewa. Bez pomyłki do damskiej łaźni wlazłem. Jako facet z salonowym otrzaskaniem przymknąłem na razie oczy, ale to jedno, to drugie same mnie się roztwierało. Co tu robić, jak pragnę zdrowia? Z rozpaczy zacząłem to tu, to tam grubiej błota sobie dorzucać, żeby mnie trudniej było poznać. Z miejsca przestałem żałować, że gieni tu ze mną nie ma. Ładnie bym wyglądał, jakby mnie tak między temy ewamy nakryła. A tu na dobitek nieszczęścia, jedna niemożebnie zabłoczona co koło mnie leżała, zapytanie mnie robi. Czy pani też chce mieć dzieci? Owszem, ale niekoniecznie, mówię piszczącym głosem. Słyszałam się to podobnież męczące. Jakoś mnie nie poznała, ale ciągle miałem mojra, co będzie, jak się mnie umyć każą. Już chciałem, było nie było, w charakterze oblepionej błotem kalikatury do swojego mieszkania w wypoczynkowym domu pryskać, ale kąpielowa popchła mnie pod prysznic. Masz pan pojęcie, co się działo, jak błoto ze mnie obleciało? Trzy Ewy zemgleli – a kąpielowa, dawaj mnie ganiać. Złapałem ubranie pod pachę i cudem najechałem do lasu. I co pan powiesz? Strzykanie w kolanach z miejsca mnie przeszło i więcej do borowiny, żeby mnie doktor na kolanach prosił, nie pójdę. Przygoda istotnie niemiła, ale przyzna pan, że Iwonicz pod sprężystym kierownictwem dyrektora Gujskiego podnosi się stale z wojennego zaniedbania. Przyzna pan również, że... Udostępnienie kuracji w uzdrowiskach światu pracy to osiągnięcie niezwykłej doniosłości. A ja nie powiem, wyścigu pracy przeszkadza, norm przekraczać nie pozwala. Co też pan mówi? Chyba wręcz przeciwnie, stwarzając tężyznę, ratując zdrowie, sprzyjać będzie tylko tym rekordom. Zależy jak, w jakiej branży. W mojej tylko zastój grywa cielesnym sposobem. Jak która z nich światło na środku pokoju zapali, wstaje goły z łóżka i paradę nagusów przez cały pokój uskutecznia do wyłącznika. Raz mówię mu: Panie szanowny, weź pan chociaż jakiś kapelusz w rękie, przyokryj się pan troszkę. A on mnie na to, że ma tylko berecik. Znowuż, jak goście do nich przychodzą, różne nieporozumienia się trafiają. Mnie na przykład stale i wciąż za teścia wszyscy biorą albo zawuja władza z prowincji. Buzi fundują, dzieci wierszyki mnie mówią i różne deklamacje. Nie można powiedzieć legalne, nie o różnych ptaszkach i motylkach, tylko o Nowej Hucie i piecu numer dwa w Częstochowie. Te przyjęcia są nawet nie można powiedzieć przyjemne i niekrępujące. Pod jedną ścianą u dzikich gra radio, a u nas w drogiście pod drugą bilans leci aż siedmi. W konserwatorium muzycznym, gdzie też podobnież mają dzikich, już jest pod tym względem gorzej. No bo rzeczywiście, tu ucznie symfonie na organach zasuwają, a u dzikich sto lat sto lat odchodzi, bo jak raz imieniny pana domu. W drogiście muzyka nie przeszkadza. Tylko nie wiem, jak to będzie z temi świętami. Dwie choinki w jednym pomieszczeniu troszkę nieformalnie będą wyglądać, a może się do tego czasu z dzikimi nadamy i jedną wspólną się wyszykuje. Tylko kota do personalnego trzeba przenieść, bo świecidełka drań wytłucze. Do realiów otrzymanych od redaktora dodałem od siebie tylko woźnego i kota. Reszta była gotowa. Welodromy i ślizgawki. Ślizgawka miała zawsze w Warszawie duży odbyt. W Dolinie Szwajcarskiej, na placu Wareckiem, nasze pradziadki zasuwali na kalfaskach albo śniegórkach walczyka nad modrem. Jaśnia młody człowiek w brązowej, unrowskiej jodełce, pan Aleksander Mrówka, oskarżony o pobicie teściowej. Pani Melani Skubiszewskiej za pomocą gaśnicy przeciwpożarowej systemu strażak w jednym z kin stołecznych. Mamusia żony, ta właśnie dana pani Skubiszewska, nie uważa proszę Sądu Wysokiego reformy rolnej stanu małżeńskiego i uparła się, że ślub w parafii ma być najpierw, a w magistracie potem. Ja tam znowuż jestem neutralny i o kwestie formalne mnie się nie rozchodzi, tylko o te tak zwane dozgonne miłość małżeńskie. To tyż jak się okazało, że w parafii zapowiedzie jeszcze nie wyszli, a w magistracie śluby mogą podrożyć, no bo rzeczywiście, o wiele tramwaje zdrożeli, elektryczność zdrożała, gaz tylko patrzeć jak pójdzie w górę. Mówię do narzeczonej! Choć zosia najpierw załatwić w magistracie no i ma się rozumieć poszliśmy podpisaliśmy się w ksiądzce ten ów magistracki ala la ksiądz pieczątkie przyłożył no i jadziemy na wesele ale ale co pan opowiada to zajście miało miejsce nie w magistracie ani na weselu tylko w kinie ale na weselu się zaczęło. Dlatego też detalicznie wszystko, jak było, muszę zaznaczyć. Nie mogę powiedzieć, przyjęcie pani Skubiszewska urządziła nie z gorsze. Gości było dwadzieścia parę osób, gramofon dwusprężynowy, czyli wesele, można powiedzieć, formalne. Tylko, że jako trzeciej w nocy wziąłem swoje małżonkie pod i zamiarowaliśmy się udać do kuchni na tak zwany spoczynek, Mamusia żony łap za klamkę i nie puszcza. Po mojem trupie, mówi, najpierw do parafii, a potem do kuchni. I nie wpuściła nas. Nie dość na tem, sak i sztywniak mnie wręczyła i razem z gośćmi kazała iść do domu. Kawaler jesteś, Oleś, a Zosia za panienkie. Ślub w parafie był dopiero za tydzień. Przez siedem dni w charakterze narzeczonego ze swoją żoną chodziłem, bo teściowa stale i wciąż nas pilnowała. Do rozmowy się wtrącała, jak zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach, nie dała. Świnia, nie kawaler zaznacza. Z panienką o takich rzeczach mówi. To samo się dotyczyło łóżka, a nawet jaśka. Totyż jak się nam udało czwartego dnia sam na sam do kina się wybrać, i jak się ściemniło, wyziąłem żonkę za rączkie, a tu słyszę za nami: Niech oleś to puści! Był to głos mamusi. No to ma się rozumieć, wyszłem z nerw, wyjaśnia młody człowiek w brązowej unrowskiej jodełce, pan Aleksander Mrówka, oskarżony o pobicie teściowej. Pani Melani Skubiszewskiej za pomocą gaśnicy przeciwpożarowej systemu strażak w jednym z kin stołecznych. Mamusia żony, ta właśnie dana pani Skubiszewska, nie uważa proszę Sądu Wysokiego reformy rolnej stanu małżeńskiego i uparła się, że ślub w parafii ma być najpierw, a w magistracie potem. Ja tam znowuż jestem neutralny i o kwestie formalne mnie się nie rozchodzi, tylko o te tak zwane dozgonne miłość małżeńskie. To tyż jak się okazało, że w parafii zapowiedzie jeszcze nie wyszli, a w magistracie śluby mogą podrożeć, no bo rzeczywiście, o wiele tramwaje zdrożeli, elektryczność zdrożała, gaz tylko patrzeć jak pójdzie w górę. Mówię do narzeczonej! Choć zosia najpierw załatwić w magistracie no i ma się rozumieć poszliśmy podpisaliśmy się w ksiądzce ten ów magistracki ala la ksiądz pieczątkie przyłożył no i jadziemy na wesele ale ale co pan opowiada to zajście miało miejsce nie w magistracie ani na weselu tylko w kinie ale na weselu się zaczęło. Dlatego też detalicznie wszystko, jak było, muszę zaznaczyć. Nie mogę powiedzieć, przyjęcie pani Skubiszewska urządziła nie z gorsze. Gości było dwadzieścia parę osób, gramofon dwusprężynowy, czyli wesele, można powiedzieć, formalne. Tylko, że jako trzeciej w nocy wziąłem swoje małżonkie pod i zamiarowaliśmy się udać do kuchni na tak zwany spoczynek, Mamusia żony łap za klamkę i nie puszcza. Po mojem trupie, mówi. Najpierw do parafii, a potem do kuchni. I nie wpuściła nas. Nie dość na tem, sak i sztywniak mnie wręczyła i razem z gośćmi kazała iść do domu. Kawaler jesteś, Oleś, a Zosia za panienkie. Ślub w parafii był dopiero za tydzień. Przez siedem dni w charakterze narzeczonego ze swoją żoną chodziłem, bo teściowa stale i wciąż nas pilnowała. Do rozmowy się wtrącała. Jak zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach? Nie dała. Świnia nie kawaler zaznacza. Z panienką o takich rzeczach mówi. To samo się dotyczyło łóżka, a nawet Jaśka. Totyż jak się nam udało czwartego dnia sam na sam do kina się wybrać, i jak się ściemniło, wyziąłem żonkę za rączkę, a tu słyszę za nami: Niech oleś to puści. Był to głos mamusi. No to ma się rozumieć: wyszłem z nerw, zerwę. W imię ojca i syna głos poznaję a osoby nie widzę. Nic dziwnego, bo maskie diabelskie mam na twarzy, ale zaraz zdejmę, to się pani przekona kiem okoliczność. Tu szatan zdejmuje maskę. Pan miętus? W osobistej osobie całuję rączki ściskam za polędwiczkie. Pierw bym się śmierci spodziewała, aniżeli, że pan Miętus za diabła z Herodamy chodzi. Ja od małego szczeniaka u nas w rodzinie ta rola z ojca na syna przychodzi, ja jestem czwartym diabłem z kolei, a także samo dyrekcję całego przedstawienia mam pod sobą. No, wiele tak to ma się rozumieć, prosimy Heroda nam odegrać. Dobra jest, zajwania Jolek. Ale z kanapy odzywa się gospodarz lokalu. Zara, zara, nic pilnego. Najpierw musiem razem wypić jednego. O, co to, to, to nie. Nie mamy prawa. Niespodziewanie oponuje anioł. Dlaczego? Bo religijnego przedstawienia pod gazem nie można odgrywać. Pan szanowny nie ma pojęcia, co się wyrabia. Jak na przykład taki diabeł się naoliwi. Dwa lata temu nazad zagazował się miętus w drobne kaczki i przyszliśmy do jednego mieszkania, a on roli nie mówi, tylko kręci się jak głupi, skika i sobaci gospodarza, a także samo gości. Potem na otomanę wskoczył i wbił widły w sufit tak, że trzy cegły wylecieli, a wideł wcale nie można było wyjąć. Wszyscy ciągli, nasza ferajna i wszystkie goście, pan młody i panna młoda, bo tam jak raz wesele się odbywało, a widły stali jak mur. Przez całe święta w suficie siedzieli, a my zmuszone byliśmy o drugie się postarać, bo bez wideł nie ma diabła, nie można z herodamy chodzić. No tak, ja rozumiem, że z nadużycia alkoholu mogą być wypadki. No ale jeden dziecinny pod świąteczną zakąskiej jeszcze nikomu nie zaszkodził. No faktycznie, po jednym możemy wypić. Kiedy tak, no to już Dajcie panowie, do stołu na chwileczkę. Panie Diabeł, pan na otomanie koło mnie. Anioł, jako osoba duchowna pod choinką. Król Herut, śmierć z drugiej strony. A co, będą stać, bo młodziaki. Nalane? No i odjazd. Swoim porządkiem, pan, panie Diabeł, jako dyrektor całego interesu, musisz mieć dużo roboty, żeby ich wszystkich wytresować. To jeszcze frajer, każdemu jednemu rolę się pisze na papierze i musi się nauczyć na pamięć, a nie to kopniaka w krzyż i bierze się drugiego.